Witamy bardzo serdecznie w. 80 odcinku podcastu Bezimienny standardowa ja będę za pierwszym mikrofonem czyli Christian Kęder a ze mną w studiu będzie również po krótkiej przerwie wraca do nas Rafał Radomyski Cześć wszystkim ale się za wami zyskiłem Rafał Ściemnia będzie z nami Wojtek Kocjan no cześć, witam i nie będzie z nami Kali. Kali robi sobie dzisiaj e, przerwę. Mówi, że została zawalona pracą i musi testować gry, żebyście grali i w sumie my, żebyśmy grali w gry, które nie będą miały żadnych bugów ani gliczy. Więc dziękujemy dobra, Ci Dobra, tak na serio zgubiłem klucze do piwnicy, no przyznaj, no, już mój błąd, <laughs> dobra. Okej, okay, dobra, więc tak Kali sobie pracuje, a my jedziemy. Słuchajcie, 80 odcinek nagrywamy 27 lutego w godzinach wieczornych to jest poniedziałek, standardowo w poniedziałek nagrywamy, słuchajcie w dzisiejszym odcinku w temacie głównym ja poruszę grę, grę którą już dawno chciałem poruszyć, ale, ale w sumie jakoś się nie złożyło, więc teraz troszeczkę mamy takiego czasu więc powiem wam słuchajcie o Killing Floor 2 Killing Floor 2 jest to dosyć dobry tytuł i szkoda, że tak mocno pomijany, bo jest troszeczkę niszowy, ale naprawdę jest dobry i dzisiaj o nim troszeczkę powiem. Poza tym wspólnie z Rafałem sobie pograliśmy online, a pograliśmy sobie w betę Ghost Recon ee, Wildlands i powiemy wam, e, czy to jest dobre, czy jest niedobre, chociaż e, wspólnie z Rafałem się dziwiliśmy, czemu jest tyle hejtów na tą grę ale dzisiaj sobie rozwiejemy te wątpliwości no i poza tym powiemy wam jak nie pomijać jak i w jaki sposób nie brać akcji w sesji charytatywnej ale to zobaczycie w trakcie odcinka i słuchajcie, 80 odcinek jedziemy z Hyde Parkiem Rafale, 4 tygodnie Cię nie było co Ty żeś robił? no niestety, ale zbytnio konsoli nie odpalałem i kurczę, problem mam chyba z pamięcią, chyba za dużo ten. No, czytam. W każdym razie grałem z Tobą w Ghosty, to pamiętam. Grałem w Little Big Planet, to też pamiętam. I kurcze fajne są, fajne jest to Little Big Planet, chociaż to już wszyscy którzy chcieli w zasadzie, chyba to kupili i jakoś nie widzę, żeby po, po tym jak ono się pojawiło w plusie, jest w tym miesiącu przecież, żeby jakoś dużo osób w to grało, szczerze, może ze dwie osoby gdzieś tam spotkałem wśród znajomych. Trochę się odrzucam od tego, jak strasznie ta gra od pierwszej części, bo w dwójkę nie grałem, stała się, yy, wiesz, zbudowanym sklepem, żerowiskiem na mikrotransakcjach, żeby kupować te strojki i tak dalej. Jakoś to wcześniej, nie wiem, może dlatego, że inna architektura była na PS3 i, i trochę więcej to wymagało tam, wiesz, wysiłku, żeby kupić jakieś dielseki, a, a tutaj, wiesz, masz bezpośrednio sklep wbudowany w grze i, i na każdym kroku wiesz, że, o, możesz sobie kupić dodatkowe stroje, super, fajnie, bądź wyjątkowy, nie? No, a poza tym, no to, to gra taka, jak wiesz, jak, jak się można było spodziewać, i, i oczywiście fantastyczne kreatory poziomów, wiesz, cudowne rzeczy tam można znajdywać kreatywne, yy, jakieś twórczości osób, którym się chciało w to pobawić, i do dzisiaj się w sumie chce, bo tam widzę, że ciągle jakieś są aktualizacje. Yy, to tyle, jeżeli chodzi o Little Big Planet. Z pozostałych gierek chyba z 10, które tam były jakieś dościągnięcia nic ciekawego mi się nie rzuciło w oczy i praktycznie wszystko od razu pokasowałem. No i z grubsza to tyle. Coś tam pooglądałem, jakieś, jakieś, filmy, jakieś seriale. Nowy, ostatni odcinek Sherlocka bardzo mi nie podszedł. Nie wiem, czy oglądaliście, czy lubiliście poprzednie, bo w sumie chyba tak, nie wydaliśmy, tak. ale. Mówimy tak mocno... o tym, z tą z BBC No Sherlocku z, tak? co, co do Strange gra główną rolę. No. które no to... I chcę to obejrzeć, tylko że odcinki trwają półtorej godziny jeden, prawda Rafał? Ale są trzy w sezonie, eee, tak, o to mówimy. Są trzy w sezonie, to tak, są takie jakby tak, pełnometrażowe tak, filmy i w, tak. czwarty sezon miał taki odcinek jeden zerowy tak zwany, oni go wypuścili jakiś czas temu właśnie przed pójściem na cały sezon, który był bardzo ciekawy, bo w ogóle opowiadał historię, tak jakby z oryginalnego w oryginalnych czasach, kiedy Sherlock powinien żyć, czyli wiecie, tam nie wiem, to jest 18, 19 wieczny Londyn, chyba nie, czy, czy, czy coś takiego, czy czy 20 wiek, chyba 20. Nie, nie, w każdym nie, to razie. Jest, to z 19 wiek jest... No właśnie a... mówię, no, 19 albo 20, coś takiego. Ja dokładnie nie pamiętam. Zresztą wiem, że tam się zawsze od XX wieku, czyli 1900. No to jakoś tak się to liczy. W każdym razie tamten odcinek mi się spodobał bardzo, a jakoś oni w tych trzech odcinkach tak raz, że nieskładnie, a dwa, że jakoś tak popłynęli w kilku rzeczach z wieloma jakimiś, no jakoś takie, takie to niespójne było, dłużyło mi się i, i mi się nie podobało. Poprzednie były fajne chociaż sam finish w zasadzie można powiedzieć epilog to, to było coś co tak pozytywnie nastrajało i mam nadzieję, że to mm, będzie taki zwrot ku, ku jakiejś piątej serii, która będzie, e, ja wiem, powrotem może do, 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 do takiej klasyki tego, e, tego serialu, która się odbywała. No nie chcę spoilować, ale e, fani wszyscy myślę, że to oblecą, a a jak ktoś jakby nie ma parcia, to myślę, że ma teraz coś lepszego do roboty. To na pewno. Yy, udało mi się wreszcie obejrzeć Hardcore Henry, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Boże, jakie to jest dobre, bo wcześniej cały czas żerowałem na jakichś fragmentach i, i, i w zasadzie w zasadzie trailerach. I urywkach, ale kurczę, jak się to obejrzy w całości, to jest taki fajny film, to jest takie po prostu yy, świetna realizacja tego wszystkiego. Jak te sceny w ogóle, wiesz, nie są dzielone praktycznie, tylko cała akcja się rozgrywa od początku do końca, wiesz, i jeszcze z Twoich oczu, że. No naprawdę nie wyobrażam sobie żadnego fana gier FPS-ów, który, który po prostu by nie chciał tego obejrzeć i to na jakimś dobrym udźwiękowieniu, tudzież słuchawkach porządnych i, i na dużym telewizorze. I w ogóle się zastanawiam, jak to by się oglądało na e, założonym hełmofonie, na na, na Zajebiście, jakoś tak, na, pewno wiesz, jeszcze, zajebiście. Czy... No na pewno zajebiście. No na pewno zajebiście, możesz spróbować, chociaż w zasadzie to można spróbować nawet z telefonu, bo tam wiesz, i tak nie, nie poruszasz sobie głową tak jak on. Bardziej chodzi o sam fakt z tego, że, że po prostu będziesz miał wypełnione oczy, jakby cały, cały horyzont swój tym, co tam się dzieje. No, w każdym razie fajna rzecz yy, i to kurczę chyba tyle z takich, z takich rzeczy. No tam coś tam grałem w jakąś planszówkę i tak dalej, ale to mi się nie chce teraz o tym opowiadać, może kiedyś będzie okazja. No więc yy, tyle u mnie z takich okay. ciekawszych rzeczy. to Rafała, więc ja jestem zawsze ostatni, więc Wojtku, co u Ciebie? Kilka rzeczy. Przede wszystkim z takich ciekawszych rzeczy, w które się ostatnio wkręciłem, to kupiłem sobie Battle Passa do Doty. Co zawsze wydawało mi się głupie, ale w końcu się tym przyjrzałem i zobaczyłem, że za 30 zł można mieć naprawdę kupę, kupę frajdy, a i tak gram w tą grę namiętnie ze znajomymi z redakcji, także... Także był to zakup bardzo trafiony. Co dzięki temu? No, przede wszystkim dostajemy całą kupę fajnych wyzwań, za które jeżeli je zrealizujemy, dostajemy punkty, i za każdy tysiąc punktów awansujemy poziom wyżej, a każdy awans to jest gwarantowana nagroda. I wśród tych nagród są różne rzeczy, dodatkowe efekty. Dodatkowo w ogóle nawet całe, cała mapa, bo w docie się go zasadniczo na jednej mapie, co jest, dla niektórych ludzi jest zupełnie absurdem, że tak można, nie? Czas to samo, no ale można. Więc ta mapa po prostu jest zupełnie zupełnie zmieniona pod względem graficznym, to znaczy jest układ wszystko jest to samo, ale, ale jest zimowa po prostu. O. A do, tego, a do tego jest coś. Wiesz co, wygląda to naprawdę fajnie. Ale, ale co jest chyba najfajniejsze w tym, w tym to kupa bardzo fajnych skinów do postaci, i które albo losujemy na takim kole. Po prostu tam co kilka poziomów mamy opcję losowania, albo mamy gwarantowane, że co kilka poziomów też dostajemy skarb. I są cztery skarby w, w tym Battle pasie. Po prostu znaczy są cztery typy skarbów, powinienem powiedzieć, jeden, dwa, trzy, cztery, w tym w skarbie numer jeden są bardzo fajne skórki, w skarbie numer dwa są takie, że wow, a w skarbie numer trzy i cztery są naprawdę, kurde, solidne rzeczy. I w momencie, w którym dostajesz ten skarb, a dostajesz go co kilka tam poziomów, Dostajesz raz z, z pierwszego, raz skarb, tam zimowy jeden, raz skarb zimowy dwa, raz skarb zimowy jeden, skarb zimowy dwa, potem na którymś już tam poziomie zaczynasz dostawać też skarb zimowy 3 i 4 i, i losujesz skórki, które są w ramach tego skarbu. No, czyli otwierasz ten skarb, tam masz chyba z 10 w każdym jest opcji wygrania. No i powiem Wam, że po prostu czasami to. <grym> Bohaterem, którym w ogóle nie gram, nagle dostajesz taką skórkę, że już nie, no teraz to ja muszę nim zagrać, nie? Dobra, <laughs> po prostu i zaczyna się dobra, tak dobra, wkręcać, dobra. nie? I naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy do tego upchnęli. 30 zł wydać na grę, którą się uwielbia raz na, na rok, to jest naprawdę niedużo. A jeżeli ktoś chce sobie urozmaicić, to naprawdę warto. I jeszcze do tego masz kupę fajnych wyzwań, które motywują cię do tego, żeby czasem zagrać tym bohaterem, czasem tym. Czasem spróbować zagrać może trochę w, w innej roli, czasami tam jeszcze inne są rzeczy. Naprawdę fajna, fajna rzecz. Polecam wszystkim, którzy grają w Dota żeby się zastanowili, bo to w zasadzie, nie wiem, jeden obiad w restauracji i, i już masz, tak, takiego, takiego Battle Passa, nie? Bo to nie jest że Tam 7 euro chyba kosztuje, czy, czy 7,5, nie pamiętam dokładnie. Także to nie jest, to nie jest znowu aż tak dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, o, o, która mnie ostatnio bardzo zaskoczyła pozytywnie, serial Daredevil. Oglądaliście może? Eee, tak. Z, z Rafałem jesteśmy na bieżąco. Aha, no, a ja jestem dopiero po pierwszym sezonie. Znaczy, zacząłem drugi, ale pierwszy sezon był dla mnie, kurczę, naprawdę zaskoczeniem, bo Daredevil z, z tych wszystkich uniwersów komiksowych wydawał mi się taki Hmm, dyskusyjny, jeżeli chodzi o to, czy on może być ciekawą postacią. Znaczy, koncepcja jest fajna, nie? To ślepiec i tak dalej, tam ogarnia. Koncepcja fajna, ale zawsze wydawały mi się takie miałkie te, te jego przygody, także ja tam przeczytałem może 2-3 komiksy w, w, z 15 lat temu i już mi się nie chce, nie? Ale przyznam, że kilka osób mi rekomendowało ten serial, więc sobie do niego sięgnąłem. I, i, i co mnie zaskoczyło pozytywnie? Że każda postać. No może no, no, tak było oh. <laughs> Że każda postać jest mega fajnie skonstruowana i naprawdę ma bardzo dobrze, dobrze skomponowane wszystkie te swoje te swoje potrzeby, swoje inspiracje, to, to, to swoje motywacje Każda, naprawdę, tam każda, nawet drugoplanowa postać, ma swoją fajny cały świat zbudowany jest wokół niej, i ona ma swoje motywacje że robi to, co robi. Nie, I, i to jest super, bardzo fajnie to jest skonstruowane. Yy, obejrzałem jeszcze tam chyba trzy odcinki tego drugiego sezonu. No i jak już zobaczyłem, że jest Pani Sher, a muszę Wam powiedzieć, że Pani Sher to jest właśnie ten mój super bohater, tylko że nie super bohater. Nie. Ze wszystkich komiksów po prostu jakie kiedykolwiek czytałem, zawsze najbardziej szanowałem Franka Castle, bo po prostu uważałem, że to jest koleś, który nie ma tam nie świeci oczami, nie, nie lata i tak dalej, głupot nie robi. Jest po prostu jest po prostu, wiecie, no to jest taki koleś, który jest wkurzony nie? i on musi teraz sobie tak poukładać świat, żeby nie było na nim ludzi, którzy go wkurzają. No i bardzo fajnie, bardzo fajna zocna idea. Strasznie mi się to podoba. Do dzisiaj pamiętam słuchajcie taką jeszcze jedną krótką anegdotkę, że ja w latach 90. mama kupiła mi wtedy pamiętam drugi, od, drugi komiks, drugi odcinek. Pani Szere, jako tam, to, to wtedy w ogóle zaczęło wychodzić u nas. Ja byłem zachwycony. I, i po prostu mam mi kupowała regularnie te, te komiksy, nie? Tam przez, przez kolejne tam ileś lat, ale nigdy nie wyczytałem pierwszego. Nigdy nie czytałem pierwszego. I wyobraźcie sobie, parę lat temu yy, szedłem na śmietnik. I jak wracałem ze śmietnika, to. Na zakupy. Nie, nie, nie. Jak wracałem ze śmietnika? to, na schodach, między schodami, u nas są takie dziwne schody, że pod tymi schodami jest jakby miejsce, że idziesz i widzisz co tam jest pod, schoda, pod schodami. I pod schodami zobaczyłem okładkę pani Shera. I mówię, o kurde, nie, tam się wgramoliłem w ogóle jakimś cudem a ja to do, do, do chudych nie należę, także <laughs> było do, do, dość wyzwanie. Wygrzebałem ten komiks, ludzie patrzyli jak na, jak na idiotę, nie, bo to jak dorosły chłop coś tam zaczyna grzebać, to wiadro mi się tam telepało w ogóle po, po, po tych schodach, a ja tam, a, masakra. Wyciągam, i, słuchajcie, ten pierwszy, ten pierwszy numer, którego nigdy nie czytałem. W ten sposób wpadł mi w ręce, że ktoś po prostu, jakiś dzieciak pewnie, albo może ktoś go szedł, nie mam pojęcia, ale ktoś tam go zostawił i w ten sposób znalazłem tą, tą zgubę tego białego kruka mojego, nie? Sprzed z, z lat. Także to tyle: taki, taki, taka ciekawostka, parkowa. Mhm. No tak. <laughs> Ciekawe. E, tak, ale, ale e, nie wiem, czy wiesz dodatkowo, i jeszcze, Wojtko, powiem ci, że kolejny serial Punisher będzie chyba pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. To już wiem. Więc... Będzie... Ma być w tym A, roku. Wiesz, chyba, wiesz. Już chyba już jest nawet no, no, chyba właśnie. Roku. Też mi się daje... zdaje, że w tym roku. No dobra, no to, to w ramach ciekawostki. Na pewno eee... Ci się spodoba do końca ten drugi sezon Daredevila, bo on jest tak naprawdę co najmniej w połowie o Punisherze. No, właśnie to pierwsze trzecie było epickie. <laughs> I i to, to będzie bardzo, bardzo w porządku no, tam jest dużo dobrego potem. Dużo o, no dobre. to widzisz, zachęciliśmy, to dzisiaj muszę kontynuować. To ja już kończę, chłopaki. Także, bo się dobrze. Okay. No, na razie, jak okay. eee, Dobra, więc słuchajcie, ja, co ja robiłem przez ostatnie dwa tygodnie, na pewno grałem, na pewno dużo pograłem w Killing Flora, e, ponieważ zrobiłem prawie platynę, i tam w ogóle będzie fajny motyw, o którym później powiem. Dosyć, dosyć ciekawy w związku z tą grą. Czy coś jeszcze? Um, powiem wam, że, że, że chyba nie. Pograłem w dużą ilość, w dużą ilość po prostu tych samych gier. I nic ciekawego mi się nie przydarzyło w ostatnim życiu. Przez dwa tygodnie w sumie nie. Jakoś wyłączony od życia byłem ostatnio. Nie wiem czemu. Nie, nie pamiętam, e, kompletnie nie pamiętam, grałem w Killing Flora i chyba gieroczkowo e, z takich ciekawszych rzeczy, o których chciałem powiedzieć to tyle, e, filmowo, serialowo też e, nadrabiam zaległości, więc też w sumie nie chcę o niczym mówić, bo w sumie nie mam nic ciekawego, nowego szczególnie, e, nic, koniec, wyjęty z życia jestem. Ciężkie dni miałem. Dobra, więc to tyle u mnie. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Więc myślę, że możemy jechać do wiadomości. Słuchajcie, wiadomości widzę, że. Rafał, masz tego najwięcej. Nie masz tego najwięcej, ale zacznij. Ja nie mam tego najwięcej. To w sumie powinien być twój news. Gdzieś tam ostatnio wyczytałem, że na któregoś tam 19, 16 tak, lutego? Dzisiaj wyczytałeś dzisiaj, e... albo wczoraj dzisiaj. No, no bo to dopiero, dopiero gdzieś tam doszło, nie? Że 916 tam 16 czy kilkanaście tysięcy już psw wiarów zraportowali sprzedaż. Hmm. Eee, oczydełek no i, i, i to dużo jest oczydełek nie i biorąc pod uwagę że raczej sprzedaż tego zwalnia bo wszyscy co mieli kupić tam zawodowcy i tak dalej już to mają eee, trochę tak jak czyli wiesz, ja nie, mówię, że że jakieś okulusy i tak dalej, wiesz, to tam już sobie wszystko, wiesz, pokupowali zawodowcy, co tam potrzebują do tego, nie, a, a PSVR się cały czas napędza i, i ma być, wiesz, tego jeszcze więcej, bo dopiero teraz zaczynają jakąś tam, wiesz, produkować więcej, bo na początku to specjalnie tak było, że wiesz, yy, żeby trochę niedobór był w sklepach, no to już jest solidna ilość, powiem Ci, no milion. No i... Milion to już jest sporo, oni no tam ponoć na koniec marca bańkę chcą wypuścić. No, no właśnie, no. i mi mi milion użytkowników PlayStation VR to jest naprawdę już taki, no może nie jakiś duży rynek, ale dosyć spory jak na urządzenie, które samo, samo kosztuje tam, nie wiem, chyba u Was około tysiąca. Nie wiem, 5600 albo 700 zł, a to jest tylko urządzenie, do którego trzeba kupić za tyle samo konsolę. Więc myślę, że jak, jak to na taki dosyć, dosyć drogi sprzęt, jak najbardziej można powiedzieć, że osiągnęli mały sukces i to będzie się pieło cały czas do góry, będzie tych urządzeń coraz więcej. I graczy będzie coraz więcej gier. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych lepszych. Słyszy się o, o, o Falloutzie, że ma wyjść właśnie Fallout na Wiara. Mniej lub bardziej na niego czekam. I jeszcze zapowiedzieli tą strzelankę Fairpoint. Ty w to grałeś się, Rafale? Ona ma wyjść. No. Ona ma. Tak, słam. Ona jest dobra, no, to było fajne. Tak, tak, i ona właśnie ma wyjść już w maju, więc wydaje mi się, że właśnie ona może być bardzo dobra i już wychodzi w maju, więc tych gierek będzie coraz więcej i będą coraz fajniejsze. Co mogę powiedzieć, że mam tego VR-a w sumie w ostatnich, przez dwa ostatnie tygodnie nie, nie grałem, ale wierzcie mi, że przez najbliższe dwa tygodnie na pewno będę grał na vr więc od października ten sprzęt mi się nie kurzy. Tak jak ktoś miał z Move'em i mówił, że to to samo co mów, albo kinek, w którym macie jedną, albo dwie gry, albo kamerka na sony, to jest inny sprzęt. I wierzcie mi, że od października od premiery mam i gram w miarę regularnie na tym sprzęcie, więc. Ee, ja jestem z tej technologii jak najbardziej zadowolony. A ci co nie są, po prostu jej nie mają, albo nie mają gier, albo jedno i drugie. W sumie. Ee, Wali mnie to. E, tak, więc cieszymy się Rafale z takiej sprzedaży, więc może teraz troszeczkę ja o czymś powiem. E, słuchajcie, e, ten bullshit z Expo i Counter Strike i w ogóle z Polsatem. E, Znacie w ogóle temat? Orientujecie się mniej więcej? E, no, no nawet, e, no, nawet głośno o tym było. Tak, więc e, ja, ja tylko powiem. E, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jest sobie Counter Strike, jakieś tam zawody, turnieje w Counter Strike i tak dalej. No, i, i jest to organizowane co roku przez Fantasy Expo. Jest tam jakaś liga podobno tego, i sobie ludzie tam grają, najlepsi w Polsce, czy nawet w Europie, albo na świecie, nie orientuje się. Ale, ale ogólnie zawodowi gracze w CSA no i oczywiście można sobie to było oglądać gdzieś tam na streamach, gdzieś tam coś tam, no i Polsat sobie wpadł na taki pomysł, że oni jakąś tam wykupią do tego jakiś tam pakiet i będą mogli transmitować to na Polsacie, na normalnym Polsacie, który mamy w telewizorach. No i wszystko by było fajne a, e, wszystko by było fajnie, ale organizator tego wszystkiego, właśnie ten Fantazy Expo, wymyślił sobie taką opcję, że no, Oni nie mogą coś takiego robić, to dlaczego Polsat ma to robić? Jako organizator podał ich do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że te, ta gra zawiera bardzo dużo brutalności i tak dalej, w ogóle jest wulgarna i mogą sobie to pokazywać, ale dopiero po 23.00. Więc to był dosyć mocny strzał w stopę dla Polsatu, który wykupia jakieś tam, nie wiem, prawa do pokazywania tego w telewizji. No i, i najgorsza, najchujowsza opcja z tego wszystkiego jest to, że firma, że organizacja, że nie wiem, no ktoś, kto chce rozprowadzać ten esport w Polsce, czyli mam tu na myśli ten Fantazy Expo, po tym jak nie ma tego u siebie. Strzela po prostu do, do swojego przeciwnika i robi w sumie najgorsze co może być, no, no bo no nie oszukujmy się, no na Twitchu znajdziecie wszystkie transmisje każdej gry. Nie wiem czy CS jest faktycznie plus 18. Eee, nie wiem czy na przykład nie, nie, jakiś nie plus 15, no ale no nawet nawet jakby był plus 18, no to to moim zdaniem się nie robi takich rzeczy, bo nie oszukujmy się, ale gorsze filmy na telewizji lecą i, i jakoś to tak. Eee... Um, mogą być. No, a a to, jest, to jest dla mnie chujowa opcja. No, jak, jak nie będzie u nas, to nie będzie nigdzie. Um, Czy znaczy, um, co, ja powiem tak. Jeżeli no? można tutaj z kilka słów powiedzieć. No, oczywiście, Wojtku. Bo... No. Po pierwsze, mm, to nie jest tak, że Polsad strzeli sobie w kolano, dlatego że. Znaczy nie, nie Polsat. O tak powiedziałeś. Znaczy ja wiem, 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 ale no to, to mnie no. Ale co zrobił Polsat głupiego? to zrobił najgłupszą możliwą rzecz w momencie, w którym zdecydował się na transmisję z CSA, bo to znaczy, że oni nie mają tam nikogo, kto ma jakiekolwiek blade pojęcie o tym, co to jest. Bo gdyby ktokolwiek miał blade pojęcie, to by wiedział, że przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji to nie przejdzie i oni po prostu nie będą mieli pozwolenia. o tego, mogą utracić tam nawet ten status znaczy oni tam chyba tego ostatecznie nie, ja nie wiem czy oni tu w końcu doszło do tej transmisji czy nie doszło, ale generalnie, jeżeli, jeżeli się zdecydowali na CSO to znaczy, że po prostu są głupi, bo można było zacząć od czegoś innego, można było zacząć od na Lola, od Lola od albo od Starcrafta i by nie było żadnego problemu i by to było świetnie, świetnie zrobione i mało tego Fantasy Expo pomogłoby ich ewentualnie tam, nie wiem co. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co zrobił Fantasex, bo to jest po prostu czyste skurwysyństwo, bo to jest tak jak ty mówisz, to jest to, to, tak na zasadzie psa ogrodnika, tak? Sam nie zje, ale, ale komuś nie da. Bez sensu, bez sensu zupełnie, bo, bo to jest firma, która, która przecież, znaczy, musiałem tu coś powiedzieć prywatnego na temat pewny rozmowę, którą kiedyś przeprowadziłem z jednym z właścicieli Fantasy Expo, i musiałbym mu przypomnieć jego własne słowa, ale no, w każdym razie oni, jak widać, nie mają pojęcia o marketingu. Po prostu nie mają pojęcia, bo, bo przecież to jest. Gdyby tam był jakiś pr gdyby w tym Fantasy Expo był zatrudniony jeden dobry pr nawet nie dobry, po prostu pr to on by im to wybił z głowy, po prostu jednym zdaniem: czy Was pojebało, panowie? Nie, tak się nie, nie no robi. Tak, tak, tak. Tak, tak się nie robi. Także tak. każda firma, która robi takie rzeczy już większe, powinna, pierwsze co zrobić, to zatrudnić sobie pr do jasnej cholery. Bo, bo już tam patrzę teraz przez, przez pryzmat dobrego imienia Fantasy Expo i tego, że, że to jest bardzo fajna inicjatywa. To, co oni zrobili, to jest coś. To jest naprawdę coś fajnego. Oni naprawdę się postarali, mają bardzo fajnych ludzi tam, przecież oni mają całych tam, całą tą ekipę, yy, naprawdę najlepszych graczy, streamerów i tak dalej. Stworzyli coś pięknego, a potem robią taki numer, nie? No to się po prostu nie, są, no, gryzie strasznie. Więc, więc, yy, więc czyste skurwusyństwo po prostu. I jeszcze do tego nieprzemyślane absolutnie. No, i tyle. A jeżeli, jakby to można było naprawić, i według mnie panowie z Polsatu i panowie z Fantazja Expo powinni, powinni po prostu siąść i pogadać, jak z tej sytuacji, która zrobiła się bardzo kwasowa, w której obie strony przegrywają, zrobić taką sytuację, z której obie, w której obie wygrywają, a to naprawdę nie jest wielki problem. To nie jest wielki problem, żeby, żeby coś fajnego z tego jednak wyszło, nie? Tylko pytanie, czy jest taka wola, nie? Z jednej i drugiej strony. Tak. Dobra, więc to chciałem tylko powiedzieć. Faktycznie, Wojku, gdyby mieli może jakiegoś piarowca, lepiej wszystko by to wyglądało. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, bo premiera Nintendo tutaj już przed nami. W sumie, chyba przy następnym odcinku już będziemy po premierze. I właśnie chciałbym, chciałbym się dowiedzieć, bo wychodzi Zelda i różne takie tytuły do tego no ale ta Zelda, no już, już w pierwsze unboxingi są, Nintendo robi hype, słuchajcie, a jak a jak sytuacja wygląda z waszym hypem, czy jesteście na hype'owaniu w ogóle? Eee, dobra Wojtku, więc eee, przechodzimy jeszcze do twoich newsów bo jeszcze ci ich trochę zostało nie, dwa, dwa konkretnie okej, okay, no pierwszy dotyczy tej sytuacji, o której wspomniałeś troszkę wcześniej chodzi o tego streamera, który a, momencik po sobie, tutaj muszę odpowiedzieć, ja nie pamiętam po prostu jego, jego imienia i nazwiska, nie chciałem się pomylić chodzi tutaj o Briana Poshibird, taka jego ksywka Wingold no, nie szastujmy, tak go nie będzie pamiętał przynajmniej nie z imienia i nazwiska natomiast sytuacja była taka pewnie wielu z was słyszało mówię tutaj teraz do słuchaczy że był taki koleś, który upał ostro w World of Tanks w ramach akcji Make a Wish, to była akcja charytatywna. w akcji fundacji Make a Wish to była akcja charytatywna no i po 22 godzinach poszedł na, na fajeczkę ale już z tej fajeczki nie wrócił, po prostu koleś się wykorkował to jest dość smutna wiadomość, ale to jest taka wiadomość ku przestrodze, bo um, wiecie, ja po prostu kilka razy widziałem już, nawet mam takich znajomych, tutaj pozdrawiam Kyco, pozdrawiam Osia, którzy robili takie akcje, że tam jakiś 24-godzinny stream i tak dalej. I wiecie, nam się wydaje, że my jesteśmy przecież, o co to, co to takiego, nie? To się wydaje, że to jest okej, okay, ale nasz organizm też ma pewne limity i on daje o sobie znać, te limity się po prostu wyczerpują. I my nawet możemy nie wiedzieć, że nasz ten limit jest trochę, na przykład poniżej przeciętnej, nie? Jeżeli my sobie urządzimy taką akcję, a zwłaszcza, że to był koleś, który, tak znaczy to są, mogą być plotki, ale to, tego nie wiemy, ale no po prostu siedział prawie całe życie przed tym kąpem. No, i to na pewno się dobrze na jego zdrowiu nie odbiło. Ja sam zresztą odczuwam przecież na zdrowiu to, że dużo czasu pracy po prostu odbywa się u mnie przy komputerze, no taka specyfika. Więc jeżeli będziemy tak yy, bardzo, bardzo chcieli komuś pomóc, że aż się wy, wykończymy, no to to chyba nie jest dobry pomysł, więc przestrzegam, bo ja zawsze jestem tak trochę sceptycznie nastawiony do tych wszystkich akcji, gdzie koleś. Czy ktoś tam po prostu łupie w opór, nie? Żeby tam. Niby fajnie, no bo zbiera na szczytne cele, ale wydaje mi się, że, że są bardziej kreatywne i lepsze sposoby na zbiórkę takich pieniędzy, które niekoniecznie wiążą się z jakimś tam ryzykiem. Wiecie, to się może wydawać nam śmieszne. No przecież koleś siedział i grał. Co złego się może stać? No można się zdziwić, nie? Można się zdziwić, bo okazuje się, że. Bo to nie jest pierwszy przypadek przecież. Na pewno słyszeliście o. W takich przypadkach bardzo często Azjaci mają ten problem, że oni, oni jakoś tak, tak ale Oni, to siedzą i siedzą, wojtek. Tak, 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 albo oni tam nawet i po 70 godzin, nie? No ale widocznie, widocznie niektórzy mają, a zresztą całkiem niedawno, za dwa miesiące temu pamiętam była taka akcja, gdzie, gdzie ktoś umarł, co pewnie nie przy okazji akcji retetywnej, ale ktoś umarł po, po jakichś niecałych 30 godzinach, spędzonych przy komputerze, przy graniu w coś tam. Przepraszam, umarł i pamiętam, że koleżanka wtedy to skwitowała takim może trochę czarnym humorem, ale powiedziała, że amator, No bo co, co to tam 30 godzin. No ale nie, właśnie nie amator, właśnie chodzi o to, że żebyśmy dali sobie też trochę, trochę dystansu do tego i no, no i tyle. Tak trochę tego BHP, nie? Takiego przy, przy komputerze też się przydaje. No, to jest no, nieznakłe. Tak, koleżka pewnie na energetykach jechał i na fajkach, i no i serce mu stanęło, bo nie tego. No, o to chodzi, nie? Że jakby. To nie chodzi o to, że on nagle tutaj postanowił 22 godziny, to chodzi o cały pewnie wszystkie różne okoliczności się na to złożyły, tak jak mówisz, więc na pewno to nie było tak taksi. Ja ten. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że i tak więcej uzbierał po śmierci niż przed. No, Być może, ale, ale, ale czy było warto? Y nie, no z, z jego perspektywy nie. <gry> Na pewno. Myślę, e, że. No. że, że e, i coś jeszcze? Tak, jeden jeszcze szybki news. Mm, Otóż okazuje się, że mamy oficjalnie zapowiedziane Middle Earth Shadow of War. E, jak ktoś grał w Shadow, Shadow of Mordor, to wie o co chodzi. I to taka ciekawa ciekawostka, z której żeśmy się dzisiaj nawet przed odcinkiem trochę, znaczy ja się śmiałem, a wyście nie rozumieli o co mi chodzi. Ale generalnie wczoraj się pojawił news, że O Jezu, będzie nowy Shadow of Mordor, tylko że będzie to Shadow of War i nie będzie go na PC, bo będzie na, na PlayStation i Xboxie. No, dzisiaj już mamy, a dzisiaj odpaliłem po prostu Steam i zobaczyłem, że mogę sobie już kupić tego Shadow of War, nie? Także, no spoko, Aha. jednak będzie na PCC. A już były takie szumne, nie? O, bo to Warner Bros., nie? Warner Bros. już olał tych PC-ciarzy tak totalnie, no. Może jednak nie tak nie olał. Tym bardziej, że te Shadow of Mordor było naprawdę fajną grą. Naprawdę solidną, więc ja bardzo, bardzo czekam na, na Shadow of War. No i tyle. Mhm. No tak. Bardzo dobry tytuł był, wydaje mi się, no zobaczymy, w sumie kontynuacja powinna być dobra, ale aczkolwiek ten Mad Max średnio im wyszedł, więc mam troszeczkę obawy, że może mieli jednorazowy strzał, ale jak, jak zrobią to samo, to i tak będzie dobrze i, i ja w to, to chętnie pogram. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o nasze wiadomości w tym tygodniu, pewnie pojawiły się lepsze rzeczy, jakieś Oscary, nie Oscary, jakieś głupoty, ale, ale mamy tyle czasu, ile mamy, więc musimy jechać dalej, słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż w tym tygodniu, oczywiście dzisiejsza z 27 mm, lutego, słuchajcie, pierwsze miejsce ma For Honor. Drugie miejsce ma nowość Halo Wars 2, czyli nasza strategia na X1. Trzecie miejsce to GTA 5, czwarta jest FIFA 17, piąty jest Sniper Elite 4, szósty jest Battlefield 1, siódmy jest Rocket League, ósmy to Call of Duty Infinite Warfare, dziewiąty to Resident Evil 7 i dziesiąta ostatnia jest Forza, Forza Horizon 3. Eee, no i co, For Honor zajebiście się sprzedaje, w sumie tu jest z tego co mi się wydaje drugi tydzień. Eee, Wojtku, ty myślisz jeszcze nad tym tytułem, pomimo tych serwerów, czy, czy, czy jednak odpuścisz sobie? Wiesz, co odpuszczę. Nawet chyba mówiliśmy też o cenie, i przyznam, że dla mnie to cena jest zaporowa, jak za taką grę. Aha, no tak, bo, bo tak, bo, tak, tak. tak. No widzisz, no cena na, na konsole się nie zmienia, nie? No, no. Wiesz, co, w najbliższym, czasie, co w najbliższym czasie będzie tyle fajnych premier, że kupowanie gry, mm -hmm. która może po prostu nie działać i w którą nie pogram z znajomymi. Jest, no tak. jest raczej takie mało atrakcyjne. Mało ja, Ale ja właśnie chyba pomału się przymierzam do tej gry, ze względu na to, że lubię strasznie multiplayerowe gry. Bardzo lubię. A to jest, a to jest po prostu takie coś fajnego, multiplayerowego, w którym liczy się też skill tego wszystkiego, więc zapatruję się na to. E, tak, e, no i słuchajcie mamy nowość, Halo Wars 2, strategia od od Microsoftu, dla Microsoftu w sumie, e, słuchajcie średnie opinie o tym słyszałem, więc wydaje mi się, że za dwa tygodnie już tego tutaj nie będzie, no i oczywiście GTA 5 to, to jest bez komentarza e, słuchajcie, e, to tyle to tyle jeżeli chodzi o sprzedaż, jedziemy jedziemy, e, temat główny temat główny, czyli mój temat, czyli Killing Floor 2 e, dobra więc e, zaczynamy. E, słuchajcie, e, przede wszystkim tak. Killing Floor 2 to jest gra, która bardzo przypomina mi najbardziej przypomina mm, e, zombiaki w Black Opsach wszystkich. E, tryb, tryb zombie. E, na ogół polega to, to na tym, że to jest też taka horda Alagirs. Mamy, ustawiamy sobie ilość fal, które mają się pojawić o 4. 4,70. I w tych falach pojawia się ilo pewna ilość zombiaków i trzeba je ubijać. Eee, Okej, okay, no niby ni nic ciekawego. W Black Opsie to był dodatek, a tu jest to pełna, pełnoprawna gra. No właśnie, pełnoprawna gra, więc pewnie jest tego wszystkiego dużo więcej. No i słuchajcie, jest tego sporo. Mamy około 15 map więc jest co robić? Mamy około 14 klas postaci, w tym te postacie się dosyć mocno różnią. Gramy sobie 6 na 6, może nie 6 na 6, gramy maksymalnie w 6 graczy, więc jest też nas trochę. No i tych zombiaków jest od groma mamy różnego rodzaju rodzaju zombiaków i tutaj najbardziej. Rodzaje zombiaków najbardziej mi przypominają właśnie w Left 4 Dead, bo mamy też właśnie takiego grubszego zombiaka, który puluje tam jakimś kwasem. Mamy, mamy właśnie jakichś takich bossów, który, którzy się pojawiają, którzy mają bardzo dużo energii i trzeba od nich uciekać. Więc troszeczkę te typy zombiaków są właśnie jak z Left 4 Dead, a. aczkolwiek mi, mi to w ogóle nie przeszkadza. Eee, na mniejszych poziomach one nie biegają, one po prostu sobie chodzą na was tam powoli. I, sobie idą na wyższych poziomach trudności, one po prostu na was biegną, więc to już w zależności od tego, na jakim poziomie chcecie grać. No i słuchajcie, opis klasy, postaci. No jest ich 12 albo 14, standardowo mamy tam różnego rodzaju broni, bronie. No i mamy poszczególne klasy. Mamy na przykład klasę, która nazywa się Berserk, i słuchajcie, ona, tak, ta, ta klasa walczy tylko bronią białą. Więc wszyscy strzelają do przeciwników, a wy nawalacie różnymi mieczami albo innymi tego typu rzeczami i, i walicie z bliska zombiaków, co też jest fajne, bo każda klasa dos y oczywiście sobie leveluje. Oczywiście co 5 poziomu wybieracie sobie perka, którego chcecie ulepszać. No i y przy każdym levelu podnosi Wam się współczynnik zadawania damage, tra Trafialności w przeciwnikach i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ten koleżka na 25 poziomie, który walczy sobie mieczem, będzie świetnie to robił. A, a taki koleżka, który będzie na pierwszym poziomie, dajmy na, na to jakiegoś medyka, może żuwać tej samej broni i nawet być na 25 poziomie, ale będzie miał 25 poziom swojej specjalizacji, w swojej broni. I tym mieczem będzie gorzej operował. Więc to jest stosunkowo fajne. Bardzo fajne jest to, że jeżeli gracie jedną klasą i używacie innych e, broni, innych klas, to lecą wasz te, też ich poziomy. Więc e, ja na przykład grałem cały czas strzelcem, ale czasami podleczałem sobie, więc już mam na przykład trzeci poziom strzelca, e, boże, trzeci poziom medyka, a w sumie już dobiłem do 22 swojego strzelca. Więc e, to jest ciekawe, że właśnie w zależności od broni e, maksujecie sobie e, tak swoje postaci. No i co, no i słuchajcie, no i łączycie się, nie ma problemów, jeżeli chodzi o łączenie, się naprawdę gra bardzo dużo osób, przynajmniej na PlayStation 4. E, Łączycie się do gry, gracie sześciu, czekacie na falę i sobie siekacie. E, dlaczego ta gra jest dobra? Dlaczego ta gra jest w ogóle bardzo dobra? E, przede wszystkim e, nie ma nic fajniejszego jak zabijanie chmary zombiaków przy mocnej metalowej, death metalowej muzyce. I naprawdę to się sprawdza zajebiście. Fakt faktem oczywiście nie ma tam wokalów, są mocne, ciężkie gitary, riffy, e, perkusja, blasty i w ogóle to wszystko na pieprza was podwójna stopa super. I naprawdę fajnie, fajnie to brzmi, fajnie się to komponuje. Nawet czasami sobie wyła przyciszałem troszeczkę, e, przyciszałem sobie to, co będzie się znajdowało w grze FXa i sobie wywalałem tylko muzykę, która, która jest w grze. Bo jest, bo jest naprawdę fajna i przy takiej muzyce aż przyjemnie e, rozwala się zombiaki. E, jeżeli chodzi o graficznie, to graficznie jest bardzo poprawnie jest w miarę ładnie. Te plansze nie są jakieś ogromne, aczkolwiek są dosyć duże. Eee, w sumie, tak, przejście z jednego krańca na drugi to jakieś 45 sekund, ale, 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 ale jest tam gdzie, gdzie robić, gdzie chodzić. Eee, każda fala, eee, przy założeniu, że nie wiem, mamy 4-70 fal, nieważne eee, którą sobie wybierzemy, ale przy ka po każdej fali mamy minutę, żeby dojść do punktu X, gdzie oczywiście będziemy wydawać hajs tak jak miało to miejsce na przykład w Black Opsie. I sobie po prostu kupujemy broń albo zbieramy na inne bronie, ładujemy amunicję, ładujemy pancerz i czekamy na kolejną falę. I te, te miejsca będą, w, te miejscówki, w których będziemy to wszystko kupować, będą w różnych miejscach, więc co fale będziemy szli gdzieś indziej. Po prostu gra wymusza na nas, żebyśmy nie, nie stali w jednym miejscu. To tak I jak Wietynce, wiesz? W ten... Tylko tak tutaj dużo tak. To Wietynce był ten sam model i on był naprawdę Aha. bardzo fajny. E, tak, 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 tak. E, no właśnie narzucono na nas, żebyśmy nie, 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 nie spamowali jednego miejsca i nie czekali, ale praktycznie gra się na, na tych mapach tylko i wyłącznie na jednym miejscu. No niestety, tak to jest zrobione. E, słuchajcie, no ja grę dosyć mocno poznałem. Znam jej mocne i słabsze strony, ma troszeczkę błędów technicznych, szczególnie te serwery, mówię, że nie ma problemu z dostaniem się na serwer, bo nie ma, ale bardzo często jest coś takiego, że po prostu gra się wczytuje i wczytuje i wczytuje i już wiecie, że wam się nie wczyta, więc musicie ją wyłączyć i włączyć jeszcze raz i tak mi się trafia co drugi dzień, co drugi dzień, który gram, eee, oni oczywiście rozwiązują tam patchami i tak dalej co jeszcze z takich ciekawszych błędów, eee, na koniec zostawiłem sobie rodzynek eee, bo chcę wam o czymś ciekawym powiedzieć, w ka na każdej planszy macie też 10 różnych eee, różnych znajdziek i tam to są jakieś po prostu medaliony, które gdzieś tam są pochowane po, po, po kątach, pod szafkami, gdzieś tam po prostu tak widzicie, do, strzelacie do nich, do nich i, i tak e, trzeba zebrać na każdej planszy. Jest to dosyć proste, bo one nie są jakoś mocno schowane, po prostu trzeba do nich strzelić. I jak ktoś tam zrobi to za was, to wpadnie wam pucharek, a jak wy to zrobicie, to i tak wam wpadnie pucharek. Więc e, to jest fajne. E, chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Mm, 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 o takiej dosyć nieprzyjemnej rzeczy, która mi się nie podoba, i chyba tak samo jest w CS-ie, ale nie grałem w CS-a, więc tylko na przykład taki Wojtek może mnie poprawić. Wyobraźcie sobie, że jak gracie, to, to zdobywacie pewne skrzynki i w tych skrzynkach macie napisane, że o, w tej skrzynce będzie malowanie do jakiejś tam broni i wy musicie ją otworzyć i zobaczyć, do jakiej to będzie broni. Tylko, żeby ją otworzyć, musicie kupić klucz i ten klucz kosztuje prawdziwe pieniądze. Nie wiem, czy tak masz w CS-ie. było coś takiego w cieścia Wojtku, albo na przykład w innym lolu, albo gdzieś, gdzie po prostu zdobywasz skrzynkę w jakiejś grze darmową i wiesz mniej więcej, co tam będzie, ale żeby ją otworzyć, musisz zapłacić. No ja co powiedziane nie lubię, co i nie gram w csa, ale tak, tak, tam jest, dokładnie tak jest, że drobią ci skrzynki. No właśnie. A ty musisz mieć klucze do niej, do niej i tyle. No. Tak, no. tak. Więc tam jest to tyle dobrze i niedobrze rozwiązane, że w ogóle pierwszy raz się z czymś tak nie spotkałem na konsoli, bo zastanawiam się, jaką otworzyć. Szukam wszędzie tego kluczy. No, gram już tyle, tyle naście godzin, więc zdziwiłem się, że jeszcze mi, mi to nie wpadło. Przeczytałem, że trzeba to kupić, ale można je, że tak powiem, e, rozwalić, że tak powiem, i z dziesięciu będzie tam, możecie wylosować jakiś tam przedmiot, więc te skrzynki nie, nie wpadają dosyć łatwo ja chyba z, przez 22 poziomy a maksymalnie z 25 e, leveli, co zajęło mi naście godzin, może znalazłem 6 a przy od 10 jak rozwalę 10 skrzynek, dopiero coś będę miał więc troszeczkę bieda z tym jest E, tak i słuchajcie, i może na zakończenie powiem właśnie tą jedną rzecz, co chciałem powiedzieć. O, ogólnie bardzo fajnie gra się w tej całej operacji, naprawdę ja gram na ogół w, z randomami w różne... Kooperacyjne gierki i nie mam nigdy z tym problemu. W tej grze tym bardziej nie miałem problemu. Bardzo fajnie gra się z różnymi, właśnie, randomowymi e, przyjacielami, nieprzyjacielami. E, powiem Wam o czym jeszcze zapomniałem powiedzieć: że jest tam jeszcze dodatkowy tryb. Oprócz tego, że są te fale i trzeba się bronić, i to jest spoko, e, jest jeszcze. Jest jeszcze jeden tryb, w którym polega na tym, że gramy versusa. Czyli na przykład gramy 6 na 6. 6, 6 osób gra graczami, playerami, a 6, oso, 6 osób gra zombiakami. I na przykład, jeżeli gramy 4 fale, to co, jeżeli grasz z zombiakiem, to po prostu jesteś tam najsłabszym z zombiakiem, później z jakąś specjalizacją, i już czym dalej, czym dalsze fale, tym gracie coraz z tymi mocniejszymi zombiakami to jest stosunkowo fajne. I zombiaki na ogół wygrywają. No, jeżeli się trzech takich e, grubasów wrzuci na, na jednego, bo się umówili, to nie ma szans. Ale bardzo fajne rozmaicenie. To samo mniej więcej było w Left 4 Dead. Wydaje mi się, że w Left 4 Dead było to troszeczkę lepiej zrobione. Aczkolwiek tutaj to jest jako rozmaicenie, i w sumie nawet nieźle się to sprawdza. E, tak, to chciałem Wam o tym powiedzieć. No i oczywiście zapomniałem powiedzieć, że każde te fale, jak zrobicie te 7 fal z 7, które mieliście zaplanowane, no to spotykacie bossa. Mamy The Patriarch i mamy The Dr. Walter, jakiś tam już, już nie pamiętam. Mamy dwóch bossów, e, są zupełnie inaczej do Was e, strzelają, walczą i w ogóle mają inne rzeczy. Jeden się leczy, a drugi ma jakieś tam tarcze, więc e, troszeczkę inna strategia jest tutaj potrzebna. E, no i, i bardzo przyjemnie się w to gra. No na wyższych poziomach trudności na pewno potrzebny jest jakiś tam medyk, e, jakiś tam strzelec. Jest naprawdę dużo ro rodzajów tych postaci, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja sobie tego strzelca już obciążam go do końca i. W sobie zaraz platynuje i biorę się za coś innego. I słuchajcie, na zakończenie o tych grze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Szkoda, że Kali w ogóle z nami nie ma, bo to miało być też pytanie do niej. Wyobraźcie sobie, że jest, jest najtrudniejszy pucharek, który właśnie ostatnio zrobiłem. Otóż trzeba przejść na najwyższym poziomie trudności. I najwyższy poziom trudności naprawdę jest trudny. Naprawdę jest trudny. I powiem wam, że e, znalazłem glitch w grze. bo się chciałem z Kalimą na ten temat pod podyskutować. E, otóż, e, na jednej planszy, na odpoście, e, stałem sobie w rogu w oponach i przeciwnik w ogóle, tak jakby was nie widział z tego miejsca, by sobie strzelacie do niego. I po prostu on do was podchodzi i was w ogóle nie widzi i wyobraźcie sobie, że tam sześciu graczy zawsze stoi bo to jest właśnie taka zgliczowana trochę plansza i miejscowa i po prostu strzela do wszystkiego, co się rusza. I w ten oto sposób zrobię platenę w tej grze, bo normalnie byłoby mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. E, tak, i właśnie chciałem w skali zadać sobie to pytanie, czy dałoby radę to coś z tym zrobić, bo to jest kod gry, i sieciowy dosyć kod i może mógłby być z tym problem. E, tak czy siak, e, ta gra ma troszeczkę tych glitchów i, i to, był, i to był, właśnie jeden z tych, e, z tych dzięki któremu Właśnie będę miał platynę, w sumie dobrze się stało. Wiem, że już pracują nad tym, żeby to zrobić, troszeczkę im to zajmuje. Wiem, że będą nowe mapy, bo już zapowiedzieli nowe mapy. Oczywiście to nie jest Battlefield, w tej grze wszystko będzie za darmo. Gra na premierę kosztowała 169 zł, a wiem, że była jakaś premiera. Właśnie miałem wam powiedzieć, miałem nagrać ten odcinek wcześniej, bo była za 71 zł ta gra dla plusowiczów. No Musicie wyhaczyć. Myślę, że warto jest. Stówka, Ko Stówki spokojnie, słuchajcie, możecie brać. To jest myślę, że taki dosyć mocno. No ja, ja bym nawet powiedział, że ósemkowy tytuł, szczególnie jeżeli ktoś lubi tego typu tytuły. Muzyka robi swoje, wszystko robi swoje. Ja się przy tym tytule bardzo, bardzo, bardzo dobrze bawiłem i myślę, że osoby właśnie. Które, które lubią multi, a ja na przykład bardzo lubię multi, myślę, że mogą spróbować ten tytuł. No i chyba, chyba będę pomału kończył o nim mówić. Fajnie się bawiłem. No, w sumie nie mogę już tutaj nic więcej o nim powiedzieć, więc chyba jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, więc. No, będziemy chyba jechać z naszym tematem. Rafale? Jestem jak najbardziej za. Jak najbardziej za. Więc słuchajcie, ja już dużo mówiłem, więc Rafał powie. Słuchajcie, ja tylko zacznę, że graliśmy sobie w Beta Wildlands i sobie i powiemy wam drodzy słuchacze, jak dobrze albo niedobrze się w niej bawiliśmy. Rafał? No dobra, to ja może zacznę od początku, bo początek jest taki, że jak zwykle w takiej grze sobie tworzymy swoją postać. I tutaj jest pierwsza moja uwaga, bo spotkałem się z kilkoma opiniami gdzieś tam w sieci, że, e, że tutaj jest trochę nawet afera, trochę, trochę powiedzmy jakiś delikatny, e, delikatny hejt, że postacie kobiece są brzydkie, są niefajne i tak dalej. I no. Kurde, no może one nie są jakoś, wiecie, super atrakcyjne i tak dalej, ale no, na pewno o wiele bardziej pasują do klimatu gry niż jakaś tam Katarin Zeta Jones, nie? Która wiecie, teoretycznie zaraz w ekranizacji filmowej by tam pewnie grała główną rolę, tak? I, i świeciła cyckami, i takie jest moje zdanie, no one nie są y, super smukłymi modelkami, które po prostu wiecie, mają piękne rysy i tak dalej, ale też nie są y, typowymi babuchopami i po prostu, no. No, wyglądają tak, jak może wyglądać jakaś taka doświadczona, bardziej, nie wiem, postać żołnierka, tak? Czy, czy coś w tym stylu. No ale mniejsza o to. E, ciekawe, bo Christian chciał strasznie grać dziewczyną, ale chyba nie umiał sobie zmienić płci. Nie, e, grał grałem facetem. dziewczyną, właśnie. Nie grałem dziewczyną, grałem dziewczyną i wypraszam, tak, grałem dziewczyną. I moja, i w ogóle się dziwię, bo moja dziewczyna mi się bardzo podobała. Bra Brawym. A Fajno, dlatego, dobra. że ja myślałem, że grasz cały czas facetem, to, to dobrze świadczy o tym, tak? Okej, okay. dobra, sam no. się wkopałem. Okej, okay, dobra. Yy, nie, ale ty, ty miałeś tam tę twarz zakrytą, tą. tą I wąsy, nie? No. no, miałem, miałem, tak. Ale, ja ale kucyka też miałem. A i kamizelka z tymi wszystkimi granatami, to też o, wiesz, cycki zasłoniła, dobra. Nie, okej, okay, śmiesznie. Pogrożasz się, się, no. Nie, ale w samym edytorze to mi to serio nie przeszkadzało, tylko fakt faktem, że no, nawet postać kobiecą można tak zapakować w jakiś uniform, w kamizelkę, w, wiecie, z plecakiem, z, z kamizelką, z uprzężą i tak dalej, yy, nawet z jakimś tam maskowaniem, że, że w ogóle nawet nie zwracasz uwagi potem na tą płeć nie, podczas gry. Ale sam edytor jest fajny, rozbudowany, co prawda twarze są jakieś tam nie tak jak w Falloutzie, czy, czy gdzieś, że sobie yy, w pełni tworzysz, tylko korzystasz z gotowych yy, asetów, ale jest spoko i, i moim zdaniem Zdaniem można się swobodnie dopasować. No i zaczynamy grę, jest tam sobie jakaś fabuła z jakimś kartelem narkotykowym, który dominuje w całym państwie. Trzeba walczyć, trzeba tam im pomóc po cichu i w ogóle super, nie? W ogóle, jeżeli chodzi o fabułę, to w momencie, jeżeli się gra z kimś, a nie samemu, to podobnie chyba jak w Division, ciężko jest się na tej fabule skupić. I, I kompletnie jakieś tam filmiki, które leciały w tle, komunikaty radiowe, kompletnie ignorowaliśmy i, i sobie dalej tam gadaliśmy i, i łaziliśmy po tym całym lesie, bo to, bo to jakoś tak nie, nie jest w stanie przykuć uwagi w momencie, jak jest kooperacja. Eee... Moje pierwsze skojarzenie było bardzo mocne z e, Far Krajem 4 i, i, i tym klimatem, takim właśnie e, złego gangu, plus rebeliantów i plus takie wszystkie e, kwestie dzikiego, biednego kraju, i, i po prostu, no szczerze, grało mi się w to dosyć mocno jak Far Kraja, tylko właśnie z tą domieszką e, Division, jeżeli chodzi o. O kooperację i jakiś taki setting, powiedzmy strzelankowy, tak? Przy czym tutaj mamy e, nie strzelankę na, na punkty uboju, gdzie, gdzie 20 naboi w głowę potrafi nawet tam zablokować i nie ubić przeciwnika, tylko tutaj raczej jeden strzał, dwa strzały i już mamy po, po kliencie. E, tak samo się to tyczy nas, przynajmniej dopóki jakoś nie dopiścimy tej postaci e, różnorakimi ulepszeniami. Mamy bardzo dużo pojazdów, czego w Division brakowało, bo, bo, bo tam, jak wiemy, nie jeździły żadne. Wszystkie stały sobie i pięknie tylko wyglądały. Eee, tutaj jest różnorodnie, i jak wiecie, to, to jest mój taki konik, więc ja sobie od razu to postawiłem za cel, e, żeby sobie obadać jak najwięcej autek, które, które są w tej grze i innych pojazdów. I Je, poczekaj, 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 Rafale, poczekaj, Rafale, no. bo ja, ja chciałem ci przerwać. Wyobraźcie sobie, że ja sobie grałem właśnie z Rafałem. Jedziemy sobie samochodem i Rafa powiedział, Rafa wyskakuje na środku ulicy. Rafał, czemu ty w ogóle wychodzisz z samochodu? Bo po drugiej stronie jest jakiś samochód i musi nim pojechać. No i ja musiałem wyjść z tego samochodu i jechać do innego sam. A cały czas, nie, jak to było Cały czas, jak Rafał jeździł, to ja sobie siedziałem na telefonie, no nie? No i tak. Boże, no, no musi zmienić samochód, więc ja muszę zostawić ten telefon i muszę iść do innego samochodu, bo Rafa chce zobaczyć, jakie no ja i sterowanie. No i, rewel no, i właśnie tak gra ta gr granie z Rafałem. No. Dobra, no, bo... no dobra, ale wiecie, przynajmniej o tyle było dobrze, że można było w trakcie jazdy wieś, rzucić sobie hasło, tak, dobra, weź go teraz zastrzelnie, I, i on sobie zatrzymywał ten pojazd, tam zastrzelił kierowcę, wiesz, wysiadamy sobie, nie? Przesiadamy się do innego. No spoko, no, ale autka są fajne, oczywiście, nie ma się co dziwić to jak w standardowym GTA, że, że po prostu gangsterzy mają najlepsze fury i to u nich trzeba szukać, gangsterzy ewentualnie wojsko, tak? no bo to w sumie są takie yy, poza cywilami możemy wyróżnić takie trzy frakcje. Jedną to są rebelianci, którzy są biedotą wiejską, którzy jeżdżą jakimiś żółto-zielonymi starymi pick-upami i coś tam nam pomagają robić, rzucając jakimiś butelkami z octem, bo nawet ich na benzynę nie stać. I drugą frakcją jest ten wielki gang narkotykowy, który jest przeciwko nam, który tam staramy się zwalczyć różnymi misjami. I trzecia frakcja to jest tak zwany unidad, czyli no tak jak mówię fabularnie się nie zagłębiałem co to znaczy, no ale to jest krótko mówiąc takie wojsko zorganizowane służby, że, że jak z nimi zadrzesz to masz od razu w kwarantowany i tak naprawdę udało ono się nam tylko chyba dwa razy przeżyć uciekając, bo nigdy nie wybiliśmy wszystkich do końca. To znaczy w bazie wybiliśmy, ale tam po prostu od razu posiłki przyjeżdżają i o ile jedną falę posiłków możesz przeżyć, o tyle podwójna już jest problemem. Eee, aczkolwiek znaczenie może mieć to, że graliśmy z Krystianem tylko we dwóch no i grając we dwóch nie mamy żadnego wsparcia, żadnych botów dodatkowych, tylko jest trochę ograniczona siła ognia, bo jest nas dwóch, a grałem też wcześniej, kiedy beta była zamknięta, Wtedy sobie z jakimiś randomami się połączyłem i te same misje przechodziliśmy i nie ma czegoś takiego, że grając we dwóch poziom był łatwiejszy w cyklu nie wiem, mniej tych pojazdów, powiedzmy, z wrogami przyjechało do, do jakiejś rozpierduchy. Tylko musieliśmy no, we dwóch odpalić tyle samo ludzi, co, co było powiedzmy, we czwórkę. Nie? Więc trochę trwa to dłużej, trochę jest cięższe. No. W sumie to jest dobre, tak? No, bo, bo wszystko ma swoje plusy, no. We dwóch też się lepiej trochę zorganizować, myślę na pewno, grając zespołowo. No i, i tyle, no Jeżeli mamy cały setting już w miarę opisany, po tym pierwszym wrażeniu skojarzenia z Far model jazdy bardzo mocno jest też zapożyczony z tego, z tego nieszczęsnego Far aczkolwiek, no, trochę lepiej wychodzi, kiedy to nie jest FPP. Yy, sterowanie takie trochę plastikowe, ale niektóre autka faktycznie, kiedy się tam znajdzie coś lepszego, czyli właśnie wojskowego, albo, yy, albo gdzieś tam od tej mafii, to faktycznie w tym terenie się sprawdzają. No bo gramy przecież na yy, afrykańskiej, jakiejś yy, terenie takim, powiedzmy, górzystym, przynajmniej na tej pierwszej mapie. Hmm, Mam nadzieję, że na pozostałe afrykański? pięć jest. To znaczy, to, to za, za, za jest. Zwykle, tak? No to mi się tak z Afryką kojarzyło. Ja tak szczerze nie wbijałem się gdzie to jest, no ale to, to tak wyglądało jak Afryka. A gdzie to niby jest tak fabularnie, bo ja, znaczy ja nie oglądałem tych filmików. Pewne, ale to raczej wyglądało mi na Amerykę Południową. Znaczy, pytanie. A ja tam... wróć to może być Ameryka Południowa, no ale Ameryka Południowa ma podobny klimat niż jak hmm, Afryka, więc dobra tylko, masz że, rację. narkotyk... tylko, że jest pół świata dalej, nie, ale ale to nic. Ale ta sama szerokość <laughs> geograficzna, czy długość. Spoko. Kurde, z geografii zawsze byłem chujowy. Dobra, w każdym razie. Wieniu, no? Yy, no dobra, no Meksyk, Meksyk to nie jest, ale faktycznie to może być jakieś tam Chile czy coś w tym stylu. Ja się, yy, się nie upieram, bo po prostu nie ja grałem. Nie wiem, wymiesz, gdzie, ale... mam. No gdzie to jest? Boliwia, z Boliwii. W Bolivii. No. Bolivia. No. czyli kto miał rację? No. Przejdźmy no. dalej. Yy, tak, i mówisz, yy, że. Tak. Ale my wkurzacie, zaraz sobie sprawdzę, gdzie z Boliwia. Ale to będzie nie gdzie tak. jest Boliwia? Oh my god. Cicho, no, nieważne. No, dobra, no, nieważne. Dobra, nieważne. No. no ale ma, mamy klimat taki, że jest dużo gór, czyli nie, nie da się normalnie pojechać prostą autostradą, tylko trzeba ciągle się zawijać w kółko na ręcznym i tak dalej. Podpowiem wam, że jak we wszystkich wyścigówkach, kółko albo kwadrat to jest ręczne, no to tutaj jest ręczny krzyżyk co powoduje poprzez wasze przyzwyczajenia, jeżeli w jakiejkolwiek gry, gdzie się jeździ samochodem jeździcie, że albo wyskakujecie z samochodu próbując wcisnąć ręczny, albo przesiadacie się na miejsce pasażera i wyskakujecie z górki siedząc na miejscu pasażera, więc ten krzyżyk jest bardzo ważny, żeby się do niego przyzwyczaić. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów. Yy, mamy również samoloty, mamy również yy, helikoptery, więc trochę tam do wyboru jest. Yy, dosyć dziwne jest sterowanie helikopterem. Krystian na ten temat niewiele może powiedzieć poza tym, że się rozjebaliśmy. Nie, ja <laughs> się ja nie wiem. No tak, ale on, nie, on tylko spojrzał na ekran i co, czemu nie żyjemy? Byliśmy przecież gdzieś tam indziej, nie? Yy, ale w ogóle, gruncie... Co? Cały Rafał, no mów. mów. Nie, w gruncie rzeczy to myślę, że to jest problem z tym helikopterem, taki, że GTA miało bardzo wybaczający GTA V system latania helikopterem. Był, był na tyle prosty, że zawsze kiedy zwiększało się obroty, przychylało się go do przodu, to, to on leciał. Tutaj ten model jest. Wydaje mi się takie, mam powiedzmy jakieś wrażenie, y, związane z jakąś tam znajomością fizyki i tak dalej, że on faktycznie nabiera prędkości wtedy, kiedy się pochyla w przód, ale zaczyna wtedy spadać i, i jednocześnie wiesz, ta prędkość y, potem się zachowuje, kiedy ono lot wyrównuje, potem znowu trzeba trochę odrobić, y, odrobić to, to, to opuszczenie się jego, więc no, wymaga na pewno przyzwyczajenia, ale w gruncie rzeczy po, po paru lotach jest całkiem przyjemny. I sympatyczny. No i fajnie, fajnie można z helikopteru czy tam z samolotu wyskoczyć na spadochronie, można sobie gdzieś tam wylądować. Oczywiście, jak podlecimy za blisko, to nas zobaczą, zaczną strzelać. No i co? No i chyba przejdźmy do tego, jak prezentuje się wykonywanie misji, czy też zdobywanie jakichś jakich baz, które tutaj są. Jakie, Krystian, tutaj w ogóle my misje mieliśmy? Co? Jakie jak je pamiętasz? Bo poza znaczy to, to, tym, że trzeba tam. No. no? bo moim zdaniem one się wszystkie sprowadzały mniej więcej do tego samego, tak? Jest posterunek, ty masz tam wejść i albo po cichu, albo wszystkich zabić, albo zrobić jakąś tam rzecz typu wykraść coś również po cichu, no ale w gruncie rzeczy samego skradania nigdy nie ma, tylko, tylko zawsze trzeba trochę postrzelać, nie? I pytanie, czy uda się zdjąć po cichu dwóch, czy trzech, czy czterech, i kiedy się gówno wpadnie w wiatrak i zaczynamy rozpierdo. Myślę, że nie wiem, Rafał, gdybyśmy może jakoś tak trochę się e, skupili na, tej, na tych naszych wykonywaniu na tych naszych wy wykonywaniu misji, to może faktycznie po cichu by nam się udało. E, znaczy pytanie, pytanie, na ile to jest y, nagradzające i na ile to jest satysfakcjonujące. Tak, bo, no, bo satysfakcjonujące tego... jest na pewno. Bo no właśnie sami sami pamiętam, bo, bo jedną zawsze... misję. Jedną misję mieliśmy taką, gdzie udało się powiedzmy w nocy akurat podejść do jakiegoś posterunku, a to był ten z tymi trudniejszymi w sensie z tą frakcją zbrojną, tak, z tymi żołnierzami. E, to, to... I na posterunku stało wtedy, nie licząc tam snajpera na wieży, tylko chyba trzech plus pozostałych trzech spało sobie smacznie w, w namiocie, co udało się jakimś tam dronem, akurat wleciałem do tego namiotu i, i zobaczyliśmy, że tam wszyscy, wszyscy trzej śpią. Ty wtedy do tego namiotu wszedłeś, ich tam kolbą ogłuszyłeś chyba, nawet nie używając broni, snajperki, tak, 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 znaczy tak, tak, tego tłumika tak, 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 tak. I, i snajper wcześniej jeszcze tam zniknął z tej wieży z kulką w głowie, no i tak naprawdę tych trzech na końcu to, to zdjęliśmy... Raz, dwa, tak. Warto wspomnieć, że tam jest jeszcze taka opcja jak system strzału synchronicznego, który nie wiem, czy dobrze opatentowaliśmy, jeżeli chodzi o grę w kooperacji. Bo jeżeli grałem sobie wcześniej z botami, czyli moją drużyną, były tam trzy jednostki sterowane przez komputer, to wyglądało to mniej więcej tak, że tam po naładowaniu jakiegoś paska, bo on się nie odświeżał, powiedzmy od razu, tylko tam 15-20 sekund między jednym a drugim strzałem można było. Użyć. No to sobie bierzesz, powiedzmy, dwóch gości, którzy stoją obok siebie, jednemu dajesz znacznik jedynkę, drugiemu dwójkę, po chwili przypisujesz, wybierasz sobie, którego ty strzelasz, drugiego strzela twój wspólnik, chwilę tam ewentualnie czekasz, aż się ustawi do ataku, aż go namierzy, naciskasz przycisk strzału, czy tam nawet jest wtedy chyba inny przycisk dedykowany do tego, żeby ten strzał synchroniczny wykonać, no i puszczasz kulkę, ułamek sekundy po tobie kolega też puszcza kulkę i wiesz, dwie głowy się rozpryskują i powiedz powiedzmy nikt nie wszczyna alarmu jak to próbowaliśmy porządku. to zrobić z Krystianem. To wyglądało to tak że z... 15 razy zaznaczaliśmy sobie, kto będzie strzelał, w którego, i próbowaliśmy, <grym> no, próbowaliśmy zaznaczyć i tam cały czas się pojaw- bo to było nieczytelne, przyznaj, yy, cały tak. czas się tam pojawiała opcja wciśnij X, żeby wykonać strzał synchroniczny. I wciskasz ten Dokładnie X, a tak. się tam resytuje coś, nie? I znowu drugi raz. Tak, tak, I, tak, I dopiero tak, doszliśmy tak, do tak. tego, że grając, yy, no nie wiem, chyba, że ktoś nas oświeci, tak, a może my nie umiemy, yy, ale wychodzi na to, że grając po prostu na żywo w kooperacji, możesz sobie co najwyżej pouznaczać cele, bo Ktoś może nie rozróżnić, że ty bierz tego po lewej, a ty bierz tego po prawej, albo ewentualnie ty możesz być po drugiej stronie góry i mieć inną percepcję, albo po prostu... I to jesteś... też jest w porządku, Rafale. No I to, to też, też jest w porządku. porządku, bo oznaczasz sobie cel alfa, cel beta i, i po prostu mówisz yy, standardowe 3, 4, ale na... na cztery i strzelamy, czy, czy na cztery faktycznie, nie? I wtedy wiesz, wtedy ciachnie załatwiamy to postaramy. Ale To ja Wam w cieka ciekawostkę powiem, grałem kiedyś dużo w Terrorist Hunt w Modern Warfare'a. bodajże dwójkę, jedynkę i dwójkę. Ty masz rację, nie? bo Oliwia jest obok Brazylii. I słuchajcie, i tam była taka opcja, że grałem sobie z kumplem i właśnie mieliśmy taką samą sytuację, że na 3-4 Akurat po cicho zabiliśmy 3-4 i strzelamy, no i na tych headsetach, nie? Na, na konsoli 3-4. Ja pierwszy zabiłem, a dopiero po paru sekundach już alarm był. No i okazuje się, że jest jakiś tam. Akurat to było na PS3, było tam jakieś opóźnienie i nie mogliśmy nigdzie się synchronizować tak, żeby było idealnie. Ze względu na dźwięk na... na... Czacie, ale na czwórce nie powinno być problemów. Nie, tutaj tutaj, tutaj nie, nie tutaj wychodziło ładnie i synchronizacja była spoko. Tak, serwery, tak, 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 serwery, na serwery nie ma co narzekać. Ja się z żadnymi problemami nie spotkałem zarówno podczas ja zamkniętej bety, jak i przy otwartej, więc myślę, że, że całkiem spoko sobie z tym poradzą. Eee... No zobaczymy. Mhm zobaczymy no. zobaczymy jak sobie poradzą, ale Ubi ma serwery spoko, nie? To nie jest ich pierwsza gra, wiesz, więc myślę, że w tym momencie mają tyle luzu tam na serwerach Division, chociaż też się jakaś tam zapowiada teraz update spory, ale myślę, że bez problemu pociągną ten cały temat. No i i co jeszcze ciekawego jest tam tej grze mnóstwo, w każdej lokacji jest wszelkich znajdziek, czy takich rzeczy, które tam powiedzmy, tam oznaczasz zapasy, tak, żeby zdobywać doświadczenie, to tam sobie oznaczasz jakieś zapasy, możesz dodatkowo jakieś tam misje przechwytujące łapać, misje poboczne, do kogoś tam sobie postrzelać, możesz biegać za jakimiś medalami, które są na jakichś drobnych posterunkach, czyli takie typowe czyszczenie mapy, gdzie tam stoi sobie jeden albo dwóch kości, żeby ich po cichu zdjąć. No, i tak naprawdę tyle: jakieś tam zdejmowanie konwoju. Mi się zdejmowanie konwoju podobało wtedy. Co prawda, szkoda, że jako kierowca nie mogłem sobie postrzelać, ale w sumie to było fajne, bo, bo, bo faktycznie ten konwój dosyć solidnie spierdalał po tych tam bezdrożach, nie? Po tej drodze, i, i faktycznie się tam musieliśmy trochę ta chwilę nagimnastykować. Dawaj go od lewej, tutaj w koła, poprzebijaj, wyprzeć go, a teraz kierowcę zdejmiemy, i, i jakoś go tam trzeba było dobić, nie? Więc myślę, było, że w późniejszych było. etapach, myślę, że w późniejszych etapach gry tego typu misje mogą też być e, całkiem ciekawe. E, może jakieś sprytniejsze, może na, na, na trochę większym speedzie, na jakieś, bo tu były jakieś ciężarówki, więc to dosyć się odbywało mimo wszystko wolno. E, Wracam cały czas do tych pojazdów, no ale kurczę, to jest ogromna mapa, wiecie? I, i tutaj naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby chodzić na piechotę, bo w Division było coś takiego i mnóstwo ludzi to bardzo ceniło, że wiecie, to jest miasto. Na każdym y, rogu, powiedzmy, mogłeś nauczyć się trochę o tej grze, trochę tej historii. Tak naprawdę fabuły było więcej zapisane na ulicach niż y, w jakichś przerywnikach, tak? Decydując się, żeby pójść tą uliczką, a nie, a nie inną, trafiałeś zaraz na jakieś, wiesz, zwłoki czy, czy kasetę do czytania i, I coś ci pokazywało ciekawego, co się działo w tej grze. Tutaj szczególnie nic takiego nie odkryłem. Owszem, są lokacje, które są świetnie przygotowane typu jakaś wioska, w której wiecie, wiszą powieszeni jacyś tam pewnie zdrajcy czy, czy inni, którzy się naprzykrzyli na przestrogę, wiecie, do słupów przyklejeni. Kolesie, czy, czy gdzieś tam indziej wchodzisz do jakiegoś budynku i leży stos zwłok, którzy po prostu zostali z tej wioski wyczyszczeni. I faktycznie takie rzeczy są. Tylko problem jest taki, że pomiędzy tymi wioskami jest kurwa dwa kilometry jakiegoś lasu i dżungli boliwijskiej. No i, i trochę jest problem, żeby się tam po tym polu ryżowym, wiecie, przetransportować, nie? Czasami się respawnujesz na tym polu ryżowym i kurde, no naprawdę biegać gdzieś tam kilometr, to jest, no dla żołnierza nic, ale to jest po prostu trochę nudne, nie? Tutaj nie masz, wiesz, płotki, że gwizniesz i wsiadasz na konia i, i cię nie ma moment. Yy, jak grałem wcześniej z, z chłopakami gdzieś tam na, na tej becie zamkniętej, to kurde traktory ukradliśmy i nawet na traktorze z tyłu jednego gościu mógł usiąść. Nie? I ten traktor zapierdzielał jak porządne wiesz Lamborghini po tych polach pod góry i, i lepiej niż Hammer się tam wspinał na, na góry. Ale no to jest trochę, wiesz, desperacja, żeby kurwa żołnierz, wiesz, kradł traktor, żeby się wydostać z pola, bo się, wiesz, tak daleko, daleko zresponował. Nie? To mi się trochę nie podobało. Yy, to wygląda naturalnie, dzięki temu, że, że te tereny są tak rozległe. I, i ta, ta kraina, powiedzmy, trochę jest taka y, realistyczniejsza przez to, bo to nie jest tak, że wiecie, że z jednej wioski do drugiej się widzą i, i, i mają telefon na sznurku, nie po puszkach puszczony, bo tak jest po prostu szybciej i taniej. Y, natomiast no, środki transportu stanowią w tych, że dla mnie podstawy. Krystian no, miał wylane i zawsze sobie, dobra, dobra, ja będę ten pasażerem, i wiesz, i łapał za telefon, bo tam miał jakąś gierkę. Natomiast y, faktycznie musisz się. Tutaj przemieszczać. Nie ma opcji, żeby, żeby nie korzystać z tych pojazdów i, i żeby to nie było jakąś Twoją mm, codziennością. Gdyby to było bardziej wkurwiające, yy, a trochę jest, ale na szczęście można to sobie jakoś tam dopasować, skupić się na, na, na yy, wybranych pojazdach i powiedzmy, z tego też mieć jakiegoś fana, yy, to, jest okay, to jest ok. Moim zdaniem jest lepiej niż w Far Kraju i, i dobrze w miarę. Że te pojazdy są jakie są. Ciekawe tylko, czy wszystko jest od razu, czy tam potem się coś, coś też dzieje ciekawszego. Yy, dużym plusem jest to, że można sobie zgasić światła w samochodzie, jechać na noktowizorze, co jest bardzo fajnym efektem, bo jest wbrew pozorom strasznie duży ruch uliczny i od cholery jest samochodów, a przede wszystkim i pieszych na ulicach, a za zabijanie pieszych yy, no trochę tracimy. Tak? W sensie nie odejmuje nam chyba żadnych punktów, ale tam zawsze się pojawia jakiś komunikat, że możesz to tam. doprowadzić no, no, do. No, tak do prze przegrywki nie? I... i więc staramy się umijać, nie, nie lecieć poboczem nie cisnąć wiecie na dziko jak w Rosji, no bo tam co chwilę byśmy jednego, drugiego, trzeciego złożyli no, i jazda taka na, na, na tym włączonym noktowizorze, pomiędzy tymi lecącymi w nocy pojazdami, taką trochę satysfakcji daje. A całkiem fajnie też było wsiąść na motor crossowy, który po prostu na dziko już po tych górkach, pomiędzy wiecie, ulicami sobie na siagę, jak to się mówi, jak przecina, szedł i, i całkiem się to spoko spoko wydawało. Podobało mi się całkiem też moment, kiedy też nie z Krystianem tylko właśnie jako drużyna jakaś taka losowa się łapaliśmy. Któryś tam kapitan wybierał sobie misję. Było pytanie, czy chcemy w tej misji uczestniczyć. Wtedy ok Pojawia nam się punkt zbiórki i każdy z innego miejsca na mapie do tej zbiórki leci. Wiecie, tam dwóch przylatuje helikopterem, trzeci na motorze, nie, czwarty jakimś tam samochodem czy, czy innym na spadochronie zeskakuje i to kurczę trochę jak tak się dobrze kilka razy ułożyło, to wyglądało nawet jak na tych pokazach przedpremierowych, żeby Wiecie, tu nagle jest akcja, nie? wezwanie na misję, zbieramy się w ekipę, tylko wiecie, tylko potem, co potem, nie? Czy uda się to zrobić na cicho, żeby znowu była satysfakcja i żeby było jak fajnie, czy po pierwszym strzale będzie dzwonek, alarm i, i bawimy się po prostu w zwykłe kile, nie? Bo zwykłe kile jako strzelanka to jakoś szczególnie mi, mnie nie satysfakcjonowało, jakoś takie to... A ja... Tak, a ja właśnie, Rafale, chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie... Mm... Gdyby ta gra, gdyby Division było tą grą, to bym bardzo bardzo lubił, bardzo lubił Division, ale nie jest, a jest po prostu Ghost Triconem, to, to. To też jest dobra gra, ale, ale czegoś mi to brakuje. Słuchajcie, jeśli chodzi o to strzelanie, co, co Rafa powiedział, to... Dla mnie jest o tyle dużo lepiej niż w Division, że to nie jest RPG. To nie jest typowo, znaczy to nie jest RPG. To jest strzelanka z elementami jakimiś tam małymi rpg ale ogólnie to jest to jest raczej strzelanka. To jest raczej Ghost Recon. Tutaj od dwóch, trzech strzałów umiera się. Nie wiem, jak jest dalej w jakichś może cięższych dzielnicach, ale myślę, że będzie jeszcze trudniej. No ale, ale weź pod uwagę, nie... że my postaci sobie zbytnio nie ulepszyliśmy. Tam jest cholernie sporo tak, umiejętności tylko... drzewka i trochę tego pancerza, czy, czy jakiejś tam wytrzymałości też można ale... zdobyć. To jest też fakt, że my byliśmy takimi ciotami trochę, nie? W tym wszystkim, jeżeli chodzi eee, o tak, postaci. Ale nie masz. Tak, ale te drzewka, umiejętności też są. Nie są tak jak było w The Division, gdzie miałeś, nie wiem, stawiałeś sobie jakąś tam skrzynkę, która cię leczyła, no nie? No nie. No nie, no, to, to, to jest taka bardziej realistyczniejsza gra. Ale nie wiesz, nie? czy masz taką skrzynkę. Nie, 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 no Rafale, nie, 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 bo akurat w division było mocno futurystyczne, a tutaj na pewno nie będzie taki. Nie, licz, no, ale że... tak samo wiesz. masz leczenie, tak? Poprzez wbicie igły przez kompana i może to się odbywać, wiesz, co chwilę, tak. Ja nie przejrzałem wszystkich opcji, nawet nie wiem, czy kolejne jakby poziomy drzewek, które, bo na początku tam masz powiedzmy, dwie, trzy opcje. Dopiero jak te dwie odkryjesz, to się pojawiają kolejne, nie? Przy danym powiedzmy drzewku, których jest tam chyba 5 czy 6. I nie wiesz, jakie są kolejne. No może tam się, wiesz, różne się pojawiają, więc ja nie chcę tak, wiesz, wyrokować bo na pewno coś tam jeszcze znaczy, będzie słuchaj, zachowane słuchaj, w tej grze. Yy... Oni nam dali wycinek gry. Tak, tylko, że wiesz, no, masz tą opcję, że możesz sobie ulepszać tego drona, tak? Bo masz dron, który jest zajebista sprawą, no o tak. którym chyba nie mówiłeś, nie, nie mówisz, Rafale. Powiedziałem tylko, że użyliśmy drona do, do tego, jak była ta misja no cicha tak. i to jest faktycznie mega wykorzystywane, bo dron ma jakiś tam powiedzmy zasięg, ale wrogowie go bardzo y, rzadko widzą i słyszą, naprawdę musisz komuś przed oczami przylecieć. nie wiem, czy ciebie kiedyś namierzyli, mnie tylko kilka razy mm. y, i możesz sobie dokupić do niego też widzenie, no to widzę Jakiś tam czas baterii. No i sobie wylatujesz, możesz lecieć w górę, możesz lecieć w dół, rozglądać się w pełni, oznaczać sobie cele, które to znaczy one same się oznaczają, ale od razu ci też zbierają wszystkie informacje o mapie, czyli gdzie są jakieś tam właśnie zapasy czy inne rzeczy, i w sumie z tego się korzysta o wiele częściej niż z lornetki, więc to tak jak najbardziej spoko drony są super. Właśnie chcę wrócić do tych drzewek umiejętności, że o, o tyle mi się ta rafa podoba, że one są takie bardziej naturalne: w sensie, że nie są takie, wiesz, że tutaj e, jakąś technologiczną bombę, albo nie, e, tak jak było w The Division, e, walisz sobie osłonę, którą w ogóle rozkładasz, ona jest duża i w ogóle chowasz się za nią i super, albo rzucasz jakieś granaty, albo, albo tak jak z tą skrzynką, właśnie, która leczy. Czy nie wiem, czy ta przeszkoda daje ci więk większe mm, rezystenc na coś czy coś. Tu po prostu macie normalne rzeczy, że na przykład e, możecie mieć troszeczkę więcej amunicji, czy, czy może granaty będą więcej zadawały, czy e, na przykład troszeczkę więcej tego życia, czy lepsza tarcza, czy to po prostu są takie no, normalne takie rzeczy, jak e, chciałoby się w tych grach. Nie jest to do końca taki typowy shooter, bo ma te elementy RPG, które są ważne, bo są ważne, nie oszukujmy się, są ważne, ale jest to w miarę, w miarę fajnie, fajnie tutaj zaimplementowane właśnie te elementy RPG i jeszcze podoba mi się to, że to jest właśnie jak w Ghost Reconie, że trzy kulki czy cztery i was nie ma i naprawdę... Często z Rafałem ginęliśmy, i powiem Wam, że przy większej ilości, właśnie przeciwników, tak jak Rafa powiedział, jak już później przyjeżdżasz hali, to mieliśmy przesrane, ale, ale ogólnie nie grało się w to bardzo łatwo, i trzeba wiedzieć po prostu, że dwie, trzy kulki nas nie ma. I też w stosunku do przeciwników, przecież, przecież w Division. No to, no to tam czasami walki z jednym typem po 40 minut były na porządku dziennym, więc bardzo się cieszę, że to jest jednak normalna gra, w której dwie-trzy kulki gi giniesz i nie ma że jakichś tam bossów, tak jak było w The Division. Nie, no po po tym kątem, jest... pod tym kątem ja też się cieszę, że to jest takie no, realistyczne. Normalnie, po jest jest normalnie, normalnie, jest realistycznie no, no, no. I, i jak najbardziej dla mnie to jest też plus yy... Trochę, znaczy, to jest też w sumie zrozumiałe, że te oszołomy, które są z gangu narkotykowego, są o wiele słabsi i powiedzmy mniej celni, gorzej wyposażeni niż jakaś tam jednostka specjalna tego Unidadu, nie? Więc to, że, że tam tych trzech ci spuści w pierdol, no to bez porównania z piętnastoma, którzy przyjadą sobie tymi, wiesz, yy, swoimi jeepami w swoich szerokich spodniach. W związku z tym y, fajnie, w miarę jest to zróżnicowane, trzeba się przygotować. Jestem strasznie ciekawy, jakby się grało wiesz, w zgranej ekipie w cztery osoby. To jest w sumie największy jednocześnie plus i minus tego typu gier, że y, tak naprawdę to, czy będzie ta grać i sprawia frajdę, y, jest y, mocno uzależnione od tego, czy masz ekipę stałą do gry. Nie? A to wiemy, że, że nie każdy, powiedzmy sobie, może y, na to pozwolić. Y, ja wiem, że grając w pojedynkę to było no, po prostu było trochę nudno, nie? to nie było to samo i nie sprawiało na pewno tyle Jak tak. ze mną? Nie, no jest zupełnie inaczej, no, z tobą to, wiesz, no, tobą no, to no, nie, porówny, nie porównujmy jednego do drugiego, nie, ty, wiesz, tam przeczytasz coś ciekawego no. na telefonie, powiesz coś w międzyczasie, wiesz, no, no jakoś no, tam jest inaczej, okay. oni tak trochę jak słupy, wiesz, stoją, nie, ale no, fakt faktem czy, są, czy, są przydatniejsi. Czekaj, Krystian, Czekaj, Krystian, bo muszę ma gdzie pomóc w obiedzie, no wiem, Rafał. No wiem. tak, ale wiesz, no, oni są celniejsi od ciebie, no też, też mają swoje chłopaki, dobre strony, nie i wiesz, nie gadają tak dużo, ale w gruncie rzeczy mm -hmm. no, ta kooperacja jest tutaj kluczem do, do sukcesu nie, no jest, tej gry. I jak ktoś o to, o ma taką, chodzi? na pewno jeżeli ktoś ma taką ekipę i, i wiesz, pozagrywał się, czy, czy w dywizję, czy w jakieś inne kooperacyjne tytuły, wcześniejsze, czy choćby w Sidja Twojego, tak, kochanego, który no też wymaga. Rewelucja. w miarę zgranej ekipy, to moim zdaniem to jest świetny tytuł, żeby się w niego pozagrywać. I, i wiem, że też już ostrzesz zęby i przyznam Ci szczerze, że jak mam teraz wiesz tego plusa odpalonego, to korci mnie, czy też się wiesz, jak, jak Ty się nie pozastanawiasz, to, to czy nie dołączyć do Ciebie i, i też sobie w to nie popykać wtedy. Zupełnie Co? jakimś takim absurdalnym zbiegiem okoliczności to nie jest cross platformowe. E, Zupełnie jak trakcyjnie nie jest. Szkoda. Nie, no Wojtku taki gier jest na, na palcach jednej ręki i policzy. I to tylko chyba między Xboxem i pc tem no, tak naprawdę. Uważam, że powinno być coraz więcej, tak. ale faktycznie mało prawdopodobne, żeby coś takiego. Nie, nie, wystąpiono. nie, nie, nie. Przykro mi, jeżeli chcesz z nami pograć, wiesz co musisz zrobić. Mhm. No mówić was, żebyście w końcu kupili sobie pc Aha, Ja dzisiaj to... prawie kupiłem pc ta chciałem powiedzieć naprawdę. Poważnie, no, do, poważnie do, 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 nie, nie już, już, już powiedziałem ten, już wysłałem normalnie maila, nie do, do ten, że dobra, wezmę tego tego za 50 zł, bo tam była jakaś wyprzedaż biurowa, nie, jakiś tam, wiesz, jakiś hapek biurowy tam z I5 i 4 gigabu, tak wiesz, żeby stał tam do monitora, wiesz, w domu i tak dalej. Nie? No słuchajcie, naprawdę za 50 zł wyprzedają, wiecie, takie rzeczy w firmach, ale stwierdziłem, że kurde, po co mi to? W zasadzie. No, no, ty, no Serwera nie potrzebuje stawiać, no, kurwa. Dobra, nieważne, to taka ja tylko wrzuta. Nie, nie, pograł, nie pograłbym na tym na pewno w Ghost Recona. No nie, na pewno nie. Ale tapetem Ale mógłbyś sobie, sobie pograć w drukowanie czegoś na przykład, gdybyś jeszcze drukarkę. No, drukarka była za 80 zł wielofunkcyjna, taka no, fajna. Albo za 50 zł laserówka, więc y, też jest sporo do wyboru. Jak ktoś chce, to dajcie ten, piszcie, to dam wam na Eee, no, czyli tak w gruncie rzeczy to co, Krystian polecamy chyba trochę, nie? Eee, polecamy, polec polecamy, polecamy. bo zanim polecimy jeszcze, to mówiłeś troszeczkę o grafice Rafale? No grafika jest. Nie, nie mówiłem o grafice. Grafika jest fajna, nic, nic nie można chyba zarzucić za specjalnie. Jest dużo fajnych szczegółów. No, ale... Znaczy, bo, bo chciałem powiedzieć, że ze względu na to, że ten teren jest otwarty, jest bardziej otwarty niż Division, i możecie pamiętać, że będziecie latać nad tym wszystkim, i macie naprawdę jakiś tam duży ten winokrąg, to ja wam, że się zdziwiłem, że jest aż tak dobra. Ja bardziej w, w tą stronę R Rafale, bo miałem. Ja Miałem obawy, że ta grafika będzie taka dosyć średnia, szczególnie, że jeszcze cztery osoby online, tutaj co, będzie się coś działo, i jeszcze duży teren, cały czas... Tak, tutaj jest duży teren, to, wiesz, tych drzew o widać. Tak jak no. naprawdę się wzbija, wzbiliśmy na jakąś tam solidną wysokość tym helikopterem, no to kurde, nie można było nic zarzucić tym roślinom, które było widać po, po horyzont, nie? I wiesz, lecisz tak. sobie daleko, widzisz od no razu, tak. wiesz, widzisz od razu te trzy kilometry dalej, gdzie masz lecieć, widzisz, co tam jest i tak naprawdę doletujesz do celu i, i tam jest to samo. Co widziałeś z daleka, nie? Nie ma tego, wiesz, efektu, że, że nagle ci wyrasta. Yy wiesz, widzisz z daleka punkci, gdzie jest czysta baza, nie? A, a dolatujesz na miejsca a ona się okazuje w środku lasu, nie? Czy coś w tym stylu, bo, bo takie rzeczy się czasem potrafią zdarzać. E, mi się jeszcze tak. podobało to, że faktycznie ta cała mapa w jakiś sposób żyje. Nie wiem, czy zwracałeś uwagę, czy tam za, za mocno wtedy sobie klikałeś na Facebooku, ale <laughs> lecieliśmy helikopterem i, i mieliśmy jakiś tam dalszy punkt, gdzieś tam misję sobie, wiesz, ustaloną, a nagle pod nami, wiesz, coś pierdolnęło, jakaś rakieta gdzieś coś wybuchło, nie, jakieś wiesz, takie rzeczy, i, i się zastanawiałem, czy tu nie lądować, nie zobaczyć, czy tam coś komuś nie pomóc. Nie? Ale, ale że i tak lądowanie było za trudne dla mnie, to, to już poleciliśmy do tego celu. E, e, więc to jest fajne, że tam ci... się coś działo cały czas. E, powiem Ci Rafal, że nie zwróciłem na to uwagę, ale zwróciłem na to na uwagę to, że. Mapa jest ogromna, mapa jest ogromna, bo ja się dziwię jak duża będzie ta mapa. Wiesz co, nie, nie, nie to nie jest tak, bo tam jest ta granica, nie I za tą granicę, tak, ale... za tą granicę nie można było wylecieć i z tego co się orientuję, To to nie jest tak, że chyba, chyba te dystrykty, bo tam jest pięć dystryktów, tak? Pięć takich rejonów, i no... nie wiem do końca, bo na razie to mi tylko jeden udostępniony. Czy to będzie na zasadzie GTA, że kolejne po będą się, wiesz, otwierały i będziesz mógł tam dojść, czy to będą zupełnie inne regiony. Czyli czy będziesz po prostu po odkryciu wszystkich miał jedną ogromną mapę, czy to będzie dalej pięć rejonów, bo one się mają różnić, wiesz, i poziomem trudności i, i tego typu rzeczy i mi się wydaje, że one będą mimo wszystko mm, takimi, wiesz, dzielnicami, pomiędzy którymi musisz się, yy, wiesz, zlodować, nie? I, I to nie jest płynne jakieś połączenie. E tak mi się wydaje, ale, ale jakby nie daje sobie ręki uciąć. Natomiast w odniesieniu do tej mapy. Ona nie jest wcale ogromna, ta pierwsza. Nie wiemy, jakie są kolejne, ale yy, może ja wiem, że ci się dłużyło czy coś w tym stylu. Ale tak naprawdę, lecąc z jednego końca mapy na drugą, to tam było jakieś, wiesz, 3-4 kilometry, i tak naprawdę, no to nie wiem, tam 5 minut samochodem, yy, gdzie jeszcze non-stop trzeba było, wiesz, zawracać po tych górach. I to jest ewidentnie yy, w moim odczuciu, jak ja tam w kółko musiałem jeździć, to, to było takie specjalne yy, wyciąganie tej mapy po to, żeby dłu Dłużej trwała podróż z jednego miejsca na drugie, bo tam nie ma tak jak w Far Cryu, że na każdym kroku jest ten helikopterek czy, czy jakaś lotnia, tylko dosyć rzadko były porozsiewane. Kilka raptem ich tam było na tej mapie. I faktycznie, kiedy już, już miałeś ten helikopter, to tak naprawdę podróż tych kilku kilometrów zajmowała, wiesz, dwie minuty, nie? Więc. Yy... Ona sprawia no, wrażenie tak, fale, ale... bardzo dużej. Sprawia wrażenie bardzo dużej, ale moim ale zdaniem ona przecież wcale nie jest nie oblokowanej, Ale nie, nie miałeś przecież odblokowanej całej mapy. No Ona się tam trochę w dół jeszcze ciągnęła, ale na samą szerokość to już była granica, tam gdzie przecież kilka razy nas cofnęło, tak? Mm, no nie i, wiem. No dobrze, ale. No. Ja, ja mam wrażenie, że kropeczką, którą byłem na, na mapie, gdzie zobaczyłem, jaki to jest obszar, że to jest nazwane, i dookoła jest takich pięć na nazwanych dużych obszarów, gdzie jestem, w tym jednym małą mhm. kropeczką, i jeszcze dookoła widziałem, że wszędzie są nazwane chyba osiem czy dziesięć nazw, dookoła całego tego mojego środka, w którym byłem, stwierdziłem, o Boże, jakie to będzie duże. Ale być może, nie wiem, może, może faktycznie byłem tak skupiony na swoim telefonie, w końcu jest tak zajebisty, że może, nie wiem, nie byłem tak skupiony jak ty i może masz rację. No. Znaczy wiesz co, to jest, to, jest to jest to trochę różnica, bo, jest może... no bo niby jeździliśmy po całej mapie, tak, byliśmy tak naprawdę w każdej części, bo ja te punkty na mapie wybierałem, do których się tam przemieszczaliśmy. I poleciliśmy tak naprawdę po takim pięciokącie, wiesz, po, po całej mapie, nie? Eee, wiesz, jak pięciokąt wygląda. No i. Nie, nie wiem. No, no ma pięć boków, i, I w ten no, sposób sobie wiem, porównywaliśmy. Jest, no. I tak naprawdę, wiesz, nie grałem w to długo. Nie graliśmy w to długo, ja nie, nie miałem okazji tej mapy poznać, wiesz, na, na wylot, yy, owszem, że jakieś tam dwie czy trzy misje były rozgrywane przeze mnie kilkukrotnie, yy, ale ogólnie rzecz biorąc to już pewne miejsca kojarzyłem, wiesz, to było tak, że yy, kojarzyłem ten punkt do respawnu, kojarzyłem tą górkę, kojarzyłem yy, ten fragment z tą autostradą itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i... W momencie, kiedy ja odpowiadałem za ten transport, to tak naprawdę dosyć szybko się rozeznałem w okolicy. Pomimo tego, że tam wiesz, wiadomo, GPS, nawigacja yy, musi ci pokazywać, gdzie jedziesz, nie? Więc no, to, to, zależy chyba trochę od perspektywy, nie? Że, że ty byłeś gościem i wiesz i, 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 trochę się nie rozeznawałeś w kwestii tego, gdzie jedziemy, bo, bo nie musiałeś i kompletnie miałeś to w pompie, nie? Bo tak naprawdę od punktu A do punktu B i wiesz i jak taksówkasz, nie? I nagle wiesz. O kurwa, jak daleko zajechaliśmy. Mniej więcej tak było. Mniej więcej no, tak było. takie jest ale... moje zdanie. Ja uważam, że ta jedna mapa konkretnie nie była duża, co była w becie, co nie znaczy wcale, że cały obszar całej gry jest mały i nie znaczy, że to jest minus, i nie, znaczy, że, i nie znaczy, że nie będzie co na nim robić, bo myślę, że trochę tam też będzie ciekawych rzeczy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie się on w całości składał z bardzo podobnych obozów, bo to będzie, no, trochę już wtedy wiało nudą. Yy, ale... nie, 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 wiesz, co? Widać jak ta mapa wygląda: będziesz miał góry, będziesz miał śnieg, będziesz miał las, będziesz miał jeziora, będziesz miał rzeki, będziesz miał wszystko, będziesz miał. Nie śmiało wszystko, no. Nie, nie no. By widać, żeby być... Mówię, mam, mam nadzieję, no. Nie było jakoś bardzo, y, trochę nawet można powiedzieć, że i na tym etapie był zróżnicowany teren, bo, bo i były właśnie takie miejsca górzyste i, i przy jakiejś autostradzie, takie płaste, płaskie posterunki i jakaś wioseczka i jakieś takie y, wąwozie zabudowania, no. Ciekawie całkiem to wyglądało, więc myślę, że tam mają co pokazać jeszcze na, na pozostałych dystryktach, więc y, optymistycznie. optymistycznie. Optymistycznie w tym kierunku patrzę. Mm -hmm. no. e, tak, więc e, jak najbardziej powiem wam, że jak e, ca, cały czas e, czytałem opinie, że ludzie są niezadowoleni z tego Ghost Recona i, i po tej becie są zawiedzeni. Powiem wam szczerze, że nie, nie wiem, Rafale, masz jakiś tutaj słaby, e, słaby element w tej grze? Który to będzie? Jaki to może być słaby element w tej grze? Hmm, ekipa. Jak będziesz grał w singla... No tak, to my... no ale... No myślę, że no tak, to jest najbardziej ale... słaby element. Czyli, czyli praktycznie nie ma takiego no, w samej grze nie, no jeżeli to jest coś, co, co Ci odpowiada, jeżeli chodzi o ten styl gry, właśnie, że chcesz się Aha. nastawić na kooperację, to, to moim zdaniem to będzie jeden z lepszych tytułów yy, na ten rok. No jak w zeszły rok był pod hasłem Division, w zasadzie chyba wszyscy, to, to myślę. Ale, że... W... Ale nie był też taki dobry. Był. był ale był to, nie w to nie chodzi o to, że Division było super, najlepsze Bo. i dobre, ale zdominowało na długi czas kooperację, tak? Co miałeś poza nim? No, znaczy, pewnie jakby się bardziej przyjrzeć, to pewnie coś tam miałeś, ale, ale faktycznie, no, była, to była był spory hype dominacja i, i dominacja no. myślę, że w tym roku Ubi też zgarnia tak, pulę. Tak, tak, Myślę, UBI że w tym UBI roku też zgarnia też pulę, tym bardziej, że tam powinno być jeszcze, jeżeli chodzi o te punkty umiejętności, to Zauważ, że rozwój postaci wyglądał w ten sposób, że na początku dosyć szybko nam wpadły te punkty umiejętności i mogliśmy sobie tam co najmniej z 8, 10, nie wiem, przez dwie godziny rozgrywki porozrzucać, prawda? Natomiast tutaj nie tylko punkt umiejętności, ale też jakieś inne rzeczy musisz mieć i doświadczenie i czegoś tam jeszcze pozbieranego, nie powiedzmy, kilka walut, żeby poszczególne jakieś umiejętności wykupować, a ponadto masz bardzo, bardzo. Szeroki yy, zakres broni, tak? I wiesz, to, że podniesiesz sobie broń po jakimś tam zabitym yy, typku, to nie powoduje, że tam będziesz mógł w nieskończoność z niej korzystać, nie? Yy, dopiero jak masz ją w ekwipunku, to wtedy możesz sobie swobodnie przy każdym miejscu yy, uzupełnić amunicję, wybrać tą broń i, i mieć ją powiedzmy na stałe. Ja musiałem trochę pograć, zanim znalazłem snajperkę. Potem musiałem trochę pograć, zanim znalazłem jakieś tam pierdołowate ulepszenie, typu wiecie, trzecia rączka pod lufą do, do karabinu, i opcji do rozbudowy broni, do jej personalizacji jest naprawdę od groma, a bardzo, bardzo. To nie jest tak, że jakby przez pierwsze dwie godziny zdobywasz cały arsenał. Jest on dosyć mocno tutaj pochowany i mam wrażenie, że bardzo, bardzo dużo, dużym, znaczy długim, poświęcającym, jakby zabierającym dużo czasu. Elementem tej gry będzie znowu zbieranie tego wszystkiego, no bo to nakręca, nie? że zbierasz nowe wyposażenie, że możesz je testować, to było też jakimś motorem napędowym w Division. Tyle, że tam po prostu coraz lepsze statystyki były, a tutaj może to być coraz lepsze wyposażenie na zasadzie, że, że bardziej inne, zróżnicowane. Myślę, że to zbieranie tych broni będzie, będzie takim motorem napędowym, żeby przy tej grze wiesz, siedzieć dłużej, nawet jak już misje, powiedzmy, masz poprzechodzone. E, dobra, e, Rafale, myślę, że pomału możemy kończyć e, z Ghost e, Ja tylko powiem, że tak powinno właśnie wyglądać Division. W, z tym, że tutaj jest mniej division a więcej może nie tyle far kraja, co może nawet tego samego takiego duchowego ghostrikona, że każdy strzał trzeba liczyć i, i po prostu trzeba uważać, bo bardzo łatwo zginąć. Eee, I bardzo łatwo też zabić. Ale amunicja, amunicja, amunicja się przeciwi, też w miarę szybko kończy, przyznaj, tak? Tutaj, jeżeli mi się, mi się kilka razy skończyła, nie masz jakoś tam bardzo dużo naboi i jeżeli nie, nie, nie strzelasz trochę na pałę, nie że cały magazynek naraz raz też wystrzelić, a zamiast seriami, wiesz, trzy strzałowymi, tak jak wiesz, prawdziwy jakiś tam yy, komandos, no to, to dosyć szybko się możesz z broni wypukać i nagle zmieniasz sobie na zastępczą, nie? O tyle dobrze, że masz powiedzmy dw tak. dwa sloty poza pistoletem, na na takie lepsze bronie, czyli tam sobie możesz oprócz karabinu czy snajperki jeszcze, wiesz, MP5 mieć, więc całkiem spokojnie. Eee, tak, więc słuchajcie, Ghost Recon wydaje się dobry. Eee, nie będzie takiego hypu jak na The Division, to na pewno i na pewno się tak dobrze nie sprzeda jak The Division, a szkoda, bo wydaje się dosyć fajnym tytułem. No, ale może dlatego, że nastawione na bardziej niekażualowego gracza, bardziej na hardkorowego, więc może dlatego, bo division jest mocno casualowy, więc może to też ma coś w tym wspólnego. Więc Rafale trzymamy puls na tym tytule. Myślisz, że kupisz za, za jakiś czas? Jak ci się wydaje Rafale? No jeżeli nie polecimy od razu, wiesz, w pierwszym tygodniu premierowym, tylko tam chwilę odczekamy na jakieś patche i tak dalej, to myślę, że, że może w to pogramy. Mm. Strasznie chciałem jeszcze w międzyczasie, wiesz, Duma ogarnąć, ale ciągle ostatnio, wiesz, czas i wszystko, nie? No ale, ale mm. myślę, że tak, bo mam ochotę na taką, wiesz, porządną gierkę kooperacyjną i, i wiesz, o ile no tak. Division było By... fajne, ale... To właśnie ten brak realizmu i to strzelanie na punkciki troszeczkę yy, mnie blokowało, mimo wszystko, a pod tym kątem to mi się bardziej podoba. Co prawda, chętniej bym sobie pośmigał po mieście w Nowym Jorku, yy, jeszcze najchętniej z tymi samochodami i z tym wszystkim, yy, niż tak po dżungli, mm. ale no, jestem w stanie to przeżyć. Mm. E, tak, jeżeli chodzi o mnie, to no, dobry tytuł, ale, ale pod Division na, zrobiłem platynę i naprawdę dużo czasu temu poświęciłem. Na razie mi się nie spieszy do tego tytułu, aczkolwiek e, na pewno jak wyjdzie Division 2, to ogarnę najpierw Ghostrikona, e, bo wydaje mi się, że będzie tytułem lepszym. E, dobra, więc to tyle jeśli chodzi o Ghostrikona i nasze wrażenia z bety. E, Wojtku, czy chcesz powiedzieć o, ty, o tym Warhammerze? Jasne jest jasne. kilka No to jedzie z Warhammerem. Znaczy tutaj, tak jak, tak jak już wspominałem, jeszcze przed naszym podcastem, to jest gra, która jest w tak wczesnej fazie alfa, że naprawdę ciężko, ciężko tutaj o czymś konkretnym powiedzieć. Chodzi tutaj oczywiście o grę Warhammer. Inquisitor Martyr, tak? Dużo, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, zaraz jeszcze ją potwierdzę, bo, bo tych Warhammerów tak, tak, ostatnio, tak, tak, tak. Warhammerów troszkę ostatnio było. Była, była, była. Jaki jest problem z tą grą? No, znaczy, może nie problem. No, to ona jest po prostu w tak wczesnej fazie rozwoju, że trudno coś konkretnego powiedzieć. Rzeczywiście, zapowiada się całkiem sympatycznie. Ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, to jest to jest Neocore, czyli studio, które robiło, które robiło tego słynnego. znaczy słynnego? Ja nie wiem, czy w ogóle on się na konsolach pojawił. Van Helsinga, Incredible Adventures of Van Helsing i oni zrobili trzy gry w tym uniwersum, to znaczy jedynkę, dwójkę, trójkę i polegało to na tym, że jakby to było już niestety odcinami kuponów, ale jedynka była naprawdę, naprawdę fajna i to jest właśnie, i to jest właśnie takie zagrożenie, jakie widzę, żeby nie było żeby nie było tego, że oni zrobią po prostu Van Helsinga, tylko w uniwersum Warhammera, nie? Że to będzie po prostu coś podobnego. A przyznam, że troszeczkę tak to wygląda. Tak troszeczkę. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest gra. W ogóle o co chodzi w tej grze? No to ma być jesteśmy Inkwizytorem, no i tutaj w uniwersum Warhammera nie będę tutaj wyjaśniał całego uniwersum. Każdy, kto zna to uniwersum wie o co chodzi. Każdy, kto nie zna powinien się zapoznać. Bo to jest jedno z najciekawszych chyba uniwersów. Jeżeli chodzi o taką o, 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 takie science fiction. Myślę, że obok, obok StarCraftowego to jest takie drugie, największe, nawet nie drugie dla mnie pierwsze, ale chodzi o to, że jeżeli są dwa, dwa takie duże, fajne, ciekawe, do którego się można zagłębić, to to właśnie Warhammer i Starcraft. No więc jesteśmy inkwizytorem i generalnie cóż, niszczymy plugastwo i herezję ale jak to będzie dokładnie wyglądało, trudno powiedzieć. Na razie jest ten taki klasyczny rzut no, on mówi się na to izometryczny, chociaż to nie do końca jest izometryczne, ale po prostu jest taki, to widzimy tak jak w tych wszystkich hackensach I, i łupiemy po prostu, tak? no Jest to na tyle wczesne, że tam nawet nie ma tekstur, niektórych nie ma grafik, na przykład wchodzisz sobie w ekwipunek, a tam są tylko takie takie o, Obrysy, nie? Tego, co tam kiedyś będzie. Nie ma mnóstwo funkcji, nie ma praktycznie żadnych questów, oprócz tego, że musisz iść zabijać. <laughs> nie ma niczego. Jest tylko takie coś, że możesz sobie wejść, zobaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądało. No tak mniej więcej, jak to będzie wyglądało, to poprawdzie, to poprawdzie, e, no, tak jak mówię, trudno wyrokować już teraz, to znaczy można coś tam powiedzieć, ale to jest... Wiecie, to jest tak jakby hmm, tak jakby ktoś wam powiedział: "Słuchajcie, zaraz tutaj zrobimy kolację i, a tutaj macie na razie tam plasterek sera, nie? No i dostajesz ten plasterek sera i nie masz bladego pojęcia co z tego będzie, bo może za chwilę dostać wspaniałe danie, a może dostać do tego jeszcze kromkę chleba, nie? jak kromkę chleba z serem. po prostu trudno trudno powiedzieć, nie, co będzie za, za chwilę. Gra się ma pojawić jeszcze w tym roku. O ile się nie mylę, no ale, ale co z tego będzie? No, fajnie to wygląda, bo tam są fajne takie ciekawe rzeczy. Na przykład, ma być taki system, że jak jest jakiś większy przeciwnik, jakiś taki boss albo coś, no to on będzie miał nawet czego w hackerslashach do tej pory nie było. A przynajmniej ja nie kojarzę, a grałem w bardzo wiele tego typu gier. Że tam, jak ktoś będzie miał pancerz, no to tam elementy tego pancerza, tak, będzie można mu na przykład odstrzelić rękę, to wtedy, i na przykład, załóżmy, że on, nie wiem, w jednej ręce ma jakieś tam, zamiast jednej ręki ma jakieś działo, zamiast drugiej ręki jakieś, nie wiem, wielkie szczypce, no i odstrzelimy mu te szczypce, to już tam nie będzie mógł nas tymi szczypcami patrzeć i na przykład lepszy będzie ten close combat, nie? A jak mu odstrzelimy Załóżmy tam ten, te działo, no to wtedy fajnie, bo będziemy go mogli z dystansu pizgać, a on tam będzie musiał nas gonić. No takie różne kombinacje mają być. co się to fajnie, nie? Fajnie. Zwłaszcza, że jestem zakorbiony na punkcie właśnie Warhammera o 4000 i Fantasy zresztą też, więc każda tego typu gra mnie cieszy, ale każda budzi mnóstwo wątpliwości, bo, bo tak jak zapewne dobrze wiecie, no weźmy tego Warhammera Vermintide, który był świetny, dla mnie fenomenalna gra, a zaraz obok jest Warhammer... Ten Deathwing, który jakby chciał chyba trochę tak odciąć kupon od tego tak kurczę, no, to wyszło. No to zróbmy to samo w 40 tysięcy. Zróbmy klasyka, Space Halka. No to przecież jest świetny pomysł. Tak, pomysł jest świetny. Wykonanie wyszło poprawnie. Nie? poprawnie. Ja nie wiem, że to było zła gra, ale, ale spodziewaliśmy się czegoś niesamowitego, a dostaliśmy coś. Takiego, no, że dla wielkich fanów to jest fajne, ale ma to na tyle dużo błędów i problemów, że nie jest to takie coś, że każdy musi to mieć. Ja na przykład olałem temat troszeczkę, nie? Rozejrzę się za tym za trzy miesiące, może jak to naprawią, ale boję się, że za trzy miesiące to już ta społeczność, która, która się wokół tego zgromadziła, no to już po prostu odpłynie, nie? I nie będzie z kim grać. Także, także tyle, no. Tak jak mówię, trudno coś powiedzieć, klimat jest fajny, to co widziałem do tej pory, że o wystrój, to jest fajne, ale tak samo było przecież w DevWingu. DevWing miał jedno co się na pewno udało w DevWingu, a to na pewno się udało, udało odzorowanie tego klimatu, właśnie tych takich spacehulków, tych takich okrętów gdzieś tam. To się naprawdę udało świetnie i tutaj też podobnie, wystrój jest fajny, lokacje są ciekawe, one będą pewnie trochę na jedno kopyto, no bo wiecie, nie? Tam nigdzie nie będzie biegał gdzieś po, po, po pustyniach i tutaj w Diablo, tak? Że co, co akt, to masz zupełnie inny klimat. No tu nie sądzę, żeby tak było. Ale jeżeli to wzbogacą jakieś fajne linie questów, jakieś fajne ten, to jest duży potencjał w tym. Tylko tak jak mówię, to niestety zrobiło studio, które trochę lubi odcinać kupony i ja się obawiam, że to będzie, bo tych Van Helsingów to w ogóle były edycja była jedynka, potem była dwójka, dwójka też miała jakąś tam edycję chyba, potem była trójka, a potem było jeszcze Van Helsing już Final Cut, nie? No to, i to, co to było Final Cut, no to była jedynka, dwójka i trójka razem, nie? Także oni bardzo lubią odcinać kupony i, i boję się, że czy to nie jest, nie jest taki zamach na to, nie? Troszeczkę, żeby znowu, jeszcze raz ten silnik, to wszystko wsadzić w tego yy, w tego po prostu Warhammera i dać nam to samo, tylko, tylko coś innego. No. I tyle. Trudno coś więcej powiedzieć. Na pewno na bank, jak się pojawią jakieś update y, jakieś nowe aktualizacje, coś, cokolwiek będzie można z tego więcej wyciągnąć, to ja na pewno na pewno o tym powiem. Powiesz, Dobra, e, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o naszego Warhammera Inquisitor Martyr. Świetna nazwa. E, I słuchajcie, e, na zakończenie Rafale, 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 Opowiesz o nowej rzeczy, która niedługo wyjdzie i będziemy mogli z niej dzwonić. Nie, Cóż, to będzie Rafale. Nie, nie, nie każ mi o tym mówić. Dawaj, dawaj Rafale, bo chcę Cię trochę tym pomęczyć, no dawaj. No dobra, ale to nim nie będziesz męczył, bo ja nie zamierzam tego kupować. No okay. Ktoś wpadł na pomysł, no bo słuchajcie, wraca na rynek telefonów Nokia, tylko tym razem znowu Nokia jako Nokia, a nie jako Microsoft. Yy, mają przygotowane jakieś tam smartfony i jakiś tam ich model, coś tam z szóstką w nazwie, już nawet nie pamiętam, yy, bardzo dobrze się w ogóle tam sprzedał, nawet nie wiem, czy to nie na przedsprzedaży, czy na zamówieniach, no ale no wiadomo, że tam jakaś ograniczona ilość modeli i nijak się to ma do, do jakiegoś flagowca Samsunga który się sprzedaje wiesz tysiąckrotnie więcej nie no i z, chyba z uwagi trochę na to jakiś marketingowiec tak pomyślał że skoro wracamy do do łaski do sprzedaży no to weźmy nasz najbardziej znany na świecie telefon, czyli pancerną, i niezniszczalną i kochaną przez wszystkich Nokia 3310 i zróbmy jej reedycję, tylko tam wiecie, troszeczkę zmiana wyglądu, trochę inspiracja, zostawiamy klawisze oczywiście na dole tak jak były, na górze wsadzamy kolorowy ekran, dorzucamy jeszcze aparat i tak dalej nie? I, i mamy nowy telefon. Super ciekawostka za 50 tam chyba euro czy 50 dolarów ma kosztować, więc cenowo jest bardzo tani. 49, e, tak. okej, okay, spoko. Dużym plusem jest to, że no jakieś tam wszystkie te Ogromny. nowoczesne funkcje będzie obsługiwał. I ma baterię rzędu takiej, że obiecuje 20 dni użytkowania telefonu. W związku z tym, yy, czy przeszło 20 dni, to chyba jest na czuwaniu. No ale można liczyć, że będzie można ten telefon faktycznie przez te 3-4 dni użytkować normalnie, czy 5, tak? Chyba, że faktycznie nie będzie co na nim robić, więc może to jest sposób, że on faktycznie będzie dłużej, wiesz, wytrzymywał. No bo wiadomo, że nam telefon. Yy, Rafale. Tak. Ja, ja chcę tylko powiedzieć, że ma on wytrzymywać więcej niż 30-30. Nie no, więcej niż 30-30 ma wytrzymywać jeżeli tak, chodzi o baterię, tak? dłużej ma wytrzymywać, no tak, mówię, do dwu... na ma mieć miesiąc, no to ma przy, rozmów go, godzinowo masz przeprowadzić w nim 22 godziny rozmów od czasu naładowania. No, okej, okay, ale, no, to jest no. dużo, no wiesz, no ale pamiętasz, jakie były baterie w starych telefonach, to nie dość, że to były, wiesz, albo niklowo-kadmowe jeszcze, a nie litowo-jonowe, to, to, one miały pojemność, wiesz, no bez porównania, jak dzisiaj masz, wiesz, w telefonie 3,5 tysiąca albo 4000 tysiące a wtedy miałeś 800 albo, albo 900, nie? Czy tam 1000. No to tym bardziej. No tym to, bardziej dobrze, tym no okej, okay, było... no mówię, tutaj, Tutaj mimo wszystko założę się, że jeżeli tam jest wąż, no bo tam jest wąż nie zachowany, i jeżeli siądziesz tak jak kiedyś wiesz przy tym wężu, tak jakbyś dzisiaj siedział na internecie, czy grał w, swoje, sobie w swoją gierkę i będziesz siedział i w tego węża grał, to gwarantuję ci, że on ci nie wytrzyma 10 dni. No, bo, bo tak to nie działa. Oni tam nie zrobią, wiesz, baterii połowy telefonu i tutaj pewnych rzeczy nie oszukasz. No ale jeżeli chodzi o standby, no to telefon, który nie jest smartfonem i w którym nie będziesz siedział i robił wszystkiego zamiast na komputerze yy, i nie ma dużej jakiejś mocy obliczeniowej, no to on wytrzyma faktycznie trochę dłużej. Na pewno nie będziesz go musiał ładować codziennie. Tylko jakie to ma znaczenie? No? Ten telefon to jest, no kurde. Ma bardzo duże, Rafale. Ma bardzo duże. Dla ogóle, wielu osób tak, ogóle... ale jest dużo takich telefonów, które możesz sobie tak kupić. To nie musisz wcale na Nokie stawiać okay. 30-30, tak? Ona, dobra, ona nawet mi się podoba, jeżeli chodzi o wygląd, i faktycznie gdybym tego typu telefonów szukał, może bym to rozważył, ale są pewne rzeczy, które dla mnie dyskwalifikują ten telefon, ponieważ od 10 lat jestem przyzwyczajony do tego, że noszę w kieszeni aparat. I nieważne, że to kiedyś był kartofel, wiesz, rzędu VGA robił zdjęcia, tak? Jakiś pierwszy, który, który, miałem. Już kolejny jego następca, tak? W roku, nie wiem, chyba 2003 czy 2004 już miał aparat 2 megapiksele, A potem było 5, a potem było kolejne tam 8 czy coś w tym stylu, nie? Teraz akurat chodzę, słuchaj, do pracy, bo trochę popsułem swojego szomi i czekam na część zamienną. I wygrzewałem sobie starą, swoją Nokia z szafy. Jest to model N97 Mini. Nie wiem, czy kojarzysz, To jest taki niby ich smartfon pierwszy, ale na tym symbianie. I on ma wiesz, rozsuwany w taki sposób, że się na wiesz, 30 stopni podnosi pod kątem na takiej łyżwie ekran i masz klawiaturkę pod spodem, nie? No okay. I to jest telefon z 5 megapikselowym aparatem, całkiem fajnym i niby już tam wszystkie funkcje ma internetowe i tak dalej, pięknie wykonany przez Nokia. On jest z roku, żebym Ci nie skłamał, 2007 chyba. To jest kurwa 10 lat. A oni dają okay. dzisiaj telefon z 2 megapikselowym aparatem. Ja przed odcinkiem sobie wszedłem y, przy Wojtku, jak ty poszedłeś sobie na siusiu, to ja sobie wszedłem na AliExpress i zobaczyłem, ile kosztuje moduł aparatu do jakiegokolwiek modelu Xiaomi. Tam konkretnie złapał mi się y, 13-megapikselowy aparat, y, już normalnie wiesz, cały moduł, nie że tam sama matryca, czyli cały moduł z soczewką, 13-megapikselowy y, do Redmi, no, Note 3 czy coś takiego. Y, 13-megapikselowy mm. aparat. Kosztował 10 dolarów. Ja rozumiem, że telefon kosztuje 40 dolarów, ale umówmy się: ten aparat, gdyby go zamówić u producenta bezpośrednio, to by kosztował 3 dolary, tak? Poza tym nikt nie każe 13 megapikseli, Powiedz może to ci... być 5. Okej, okej, okej. Uważam, że to jest no, po prostu no, jakiś rafał. jakiś żart, wiesz, jakaś trochę taka kpina, kurde, dobra, z tego dobra, wszystkiego. Dobra, to ja Ci powiem jedną rzecz. Eee, pamiętajmy, że Nokia 3030 30, to był telefon, który był, który, który jest po prostu, po prostu sławny, tak? To jest telefon, w którym dla żartów sobie mówi, że albo był wytrzymały, albo właśnie baterię miał zajebistą. Po, po prostu to był telefon, który był mocny, wytrzymały i zawsze będzie się dobrze kojarzył każdemu. Każdemu, każdemu, każdemu. I na tej marce, na tym, że właśnie jeden z pierwszych takich dobrych telefonów czy coś, na tej marce robią, robią sobie nowy telefon. I każdy ma to, bierze pod uwagę, że właśnie to jest marka, to jest... To, to jest dobry model, i, i, i ludzie mają zaufanie do, do tego i może chcą to wziąć. Przede wszystkim, cena to jest pierwsza rzecz i jest rewelacyjna. Po drugie, nigdy, nigdy, nigdy bym sobie nawet Rafał, nie pomyślał, że aparat. W ogóle miałbym to w dupie, ale co, ale to, co to planujesz? No jesteś przy, powiedz mi, ile masz zdjęć w telefonie nie, teraz no, zrobione. No, masz nosić telefon. Ja nie obchodzi mnie, że to jest wygodne. A ja nie wiesz. jestem targetem tego telefonu kompletnie, prawda? Ale ty nie chodzi o to. Ale, ale są są ludzie, którzy będą, będą to na przykład stare osoby, stare osoby, Twoja babcia, moja babcia, inna babcia, która po prostu potrzebuje prosty, zwykły telefon, Nokia ma 30-30, Nówka wychodzi, może brać od razu pewnie w abonamencie w Polsce za, za złotówkę. Eee... I, I to jest dla, dla takich osób też telefon, to jest dobry target tego, tego telefonu. Dla, to jest po prostu i ewentualnie dobrze by się sprawdzał ten telefon jako telefon, telefon służbowy. Bo jeżeli faktycznie ta bateria będzie ta, taka, jaka będzie, i ten telefon będzie tyle pobierał, ile będzie pobierał, to można nawet założyć, że uda ci się przeżyć, nie wiem, 3-4 dni dosyć mocnych rozmów jako służbowy telefon będzie się sprawdzał świetnie. Po prostu będzie się sprawdzał świetnie. Tylko żeby wykładać połączenie do miliona osób, które codziennie to robisz. Będzie się sprawdzał świetnie. I, I tyle, no. I to, jest, i, i, to target, yy, I to jest, i to jest target, i to jest pewnego rodzaju target. A, a powiem ci więcej, że jeżeli nawet ja dziecku miałbym kupić jakiś telefon, to może właśnie kupiłbym najprostszy, właśnie taki telefon, żeby nie jebał w te gry na Androidzie, żeby nie jebał mu się mózg, tylko po prostu miał telefon, że jak coś się stanie w domu, coś, dzwonię do niego, ma to odebrać i koniec. I ewentualnie nie chce pograć tego wężyka. Podobno będzie ulepszona wersja. Na, na ja wam nogi. coś powiem. I Christian, i to, to no, jest ostatni argument. Moje jest super spoko, no. Ten ostatni argument jest super, bo dokładnie też o tym pomyślałem, że to jest właśnie fajny telefon może Ale, dla, ale przepraszam bardzo, dla, ale wiecie, kustki, wiecie, że już ale... są takie telefony? Poczekaj, no wiemy, daj, ale, daj Wojtkowi. Ale chodzi tutaj raczej o coś innego. Chodzi o to, że koszt zamontowania yy, aparatu tam 13-megapikselowego... Ale nawet pięcio, no, nawet pięcio. pięć. 5 jest akceptowalne. Zd no, zdjęcia pikselowego, słuchaj, no nawet dzisiaj nie wrzucisz na Facebooka, bo cię wyśmieją. to, to, no, to jest to nie tego To będzie rzędu tam 3 złotych. Więc no tak. czy to ma sens? O to się rozchodzi, wiesz, czy po prostu czy po prostu to jest. Bo, bo ja teraz sobie tak myślę, no jeżeli to jest tylko 3 zł, to, to znaczy, że to jest głupie, że oni tego nie, nie robią. Tak nam się wydaje. A może tu o to chodzi, żeby on właśnie. Był specjalnie taki biedny, no bo ma być jakimś sentymentem, że ja sobie teraz zrobię zdjęcie tak jak się robiło zdjęcia tam 15 lat temu i one będą tak samo gówniane jak te 15 lat temu. I w pewnym sensie to jest feature. Wiecie co miedzi? Że może to jest nie, tutaj klucz. Nie? nie, znaczy, ja jeszcze bym w ogóle gdzieś inaczej poszukał. Że po prostu ten telefon musi mieć aparat, bo, bo po prostu są jakieś standardy i ma najgorszy chyba z możliwych aparatów, aczkolwiek wydaje mi się, że Nokia w ogóle go nie miała. No nie wiem, wydaje, Więc... wydaje mi się, że na przednich obudowach się montuje już lepsze i, i możesz mieć nawet wiesz. Nie, no to ale zdecydowanie nie to, lepsze, to jest w ogóle bez no, no sensu. Nofale. Dobra, odejdźmy. Nie, a to po prostu jest aparat i tyle. Dobra, jest aparat. Christian, Dziękuję. Koniec, no być, koniec, koniec. tematu Noki, a Zostańmy przy aparatach, bo ja chcę powiedzieć o fajnej nowości, która dzisiaj została. Masz 5 minut, Rafał. Wystarczą mi 3. To jest coś, co podejrzewam, Dobra, że, podejrzewam, że niedługo zobaczymy w jakimś z telefonów. A szukajmy, jeżeli chcemy to zobaczyć, przyglądajmy się Marce Oppo przez 2P. O niej pewnie jeszcze nie słyszeliście zbytnio, bo, bo ja o niej nie mówiłem. To jest jakiś tam kolejny Chińczyk, tak? Natomiast myślą o ciekawych rzeczach. Podczas gdy w tym momencie jest moda na podwójne aparaty, po to, żeby tam łapać jakąś ostrość, jakieś laserowe fokusy i tego typu rzeczy, to oni zapytali się, czego nikomu się nie udało zrobić porządnie, czy w zasadzie w ogóle w aparacie, w telefonie, w smartfonie. Macie jakiś pomysł? Czego się porządnie ja? nie udało zrobić? Tak, jakiej, funkcji, jakiej funkcji? Jakiej coś funkcji. Coś nie, statyw tam. wszystko tu jest, dożyłam, to może zwołudowie i tak dalej. Zuma. Nie ma zooma. Jest no, tylko i wyłącznie to zoom to nie cyfrowy. Nie ma zooma optycznego. A zoom optyczny to jest podstawa jakiegokolwiek aparatu, żeby chociaż trzykrotnie czy pięciokrotnie powiększyć sobie obraz. No tylko, że problem jest, wiecie, z wysuwającym się y, obiektywem z y, tego aparatu. No i chłopaki wpadli na pomysł taki, że jeżeli to wszystko jest tak zminiaturyzowane, wiecie, te soczewki, matryce i tak dalej, telefon ma grubość powiedzmy nie wiem 7-8 mm, to oni w tym miejscu, gdzie tam jest aparat, wygospodarowali trochę miejsca przy płycie głównej i tak dalej. Zamontowali matrycę tak jakby w poprzek w środku telefonu. W środku zamontowali zestaw soczewek, które są ruchome, które powodują, że można zrobić zuma a na końcu jest y, lustereczko, zwierciadełko, czy coś w ten desen. wiecie, ja tak w skrócie mówię, tak jak na szybko obczaiłem, jak to wygląda na rysunkach technicznych, y, ale krótko mówiąc zoom działa wewnątrz telefonu i jest odbijany przez jakiś tam system soczewek dopiero w poprzek, wiecie, wychodzi na zewnątrz, czyli y, nic Ci nie wychodzi z telefonu, a masz pełnoprawny zoom optyczny do pięciokrotnego tam przybliżenia i to jest po prostu mega patent moim zdaniem, jeżeli to im się uda zrobić, wiecie, doprowadzić jakoś to nie będzie się psuło, no bo to jest jednak część mechaniczna yy, w jakimś stopniu, to, to będzie naprawdę świetna rzecz i, i moim zdaniem bardzo, bardzo przydatna. No, to tyle. Świetne, I to świetne, uważam świetne. za coś Słuchajcie, ciekawego. Yy, 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 wejdźcie sobie, właśnie ja wchodzę po stronie yy, oppo.com macie, jak ten tele, telefon wygląda, wygląda zajebiście i być może coś z tego będzie, bo to chyba dopiero wyjdzie Rafał, ale Prawda? No to jest, słuchaj, dzisiaj zdradzili informację o tym, że coś takiego po tam ponad roku badań w ogóle, wiesz, skonstruowali. I teraz kwestia, żeby to jeszcze mi się Super. udało wdrożyć do telefonu, nie? Czyżbym zmienił telefon? Nie. nie, to brzmi naprawdę dobrze. Brzmi naprawdę dobrze, specyfikacja jest fajna, zobaczymy ile to będzie kosztowało. No, mam nadzieję, że w okolicach e, e, mojego OnePlusa, a nie w, w okolicach e, Samsungów nowych czy iPhone'ów. E, zobaczymy, jak wyjdzie. Czy mamy jeszcze chwilkę czasu? W sumie mamy 4 minuty. Przez 4 minuty nic nie zrobimy. Przez 4 minuty. No dobra, no to chyba co? Będę pomału kończyć. Może chcecie kogoś pozdrowić? <słyszy> ja też. Nie. <śleszy> ja, ja też. Okej. Okay. Ja jeszcze Wojtku słyszałeś o takim RPG-u. Ej, jutro jest premiera, nazywa się Torment. Ha, czy słyszałem? Ja zastanawiam się, czy właśnie go sobie nie kupić. No właśnie, też się zastanawiam, czy sobie nie kupić. Myślałem, że może tam wiesz o coś, o to, co się rozchodzi, co to jest, bo jeżeli co, ktoś mi mówi, że to jest, że to może być taki nowy Planescape Torment, to... To muszę to musi zważać na słowa po prostu. I właśnie myślałem, że masz jakąś tam mniejszą, większą opinię na ten temat. To ja ci powiem tak my mamy w redakcji dwie osoby no. mamy w redakcji dwie osoby, które są totalnie zakorbione na punkcie w ogóle RPG-ów, a zwłaszcza OSAX którego tu pozdrawiam, he, mogę kogoś pozdrowić, który, mhm. który jakby tam wspierał ten projekt, bo to przecież na Kickstarterze gdzieś tam wylądowało, on to wspierał, więc dostał już wcześniejszy dostęp, ale specjalnie nie grał, bo chciał pograć finałową wersję, więc czeka na premierowego patcha i on to ma na Steamie. I gwarantuję Wam, że będzie to jedna z lepszych recenzji, bo chłopaki chcą w dwójkę napisać właśnie, kardy i Osak chcą w dwójkę napisać recenzję i ona się pewnie pojawi na dniach jak tylko się pojawi, podeślę Wam, i mhm. na pewno będzie to wiarygodna opinia, jeżeli chodzi o to, czy to rzeczywiście są tu starego Tormenta. A, a ja na to czekam, i to jest właśnie kwestia, czy kupię, czy nie kupię. Także wam zalecam mm -hmm. to samo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, no właśnie, właśnie. I w ogóle taka ciekawostka ta gra wyjdzie też na PlayStation 4 i Xbox One, więc wyjdzie też normalnie na konsole i to już jutro, i normalnie po polsku, i będzie super, i, i kurde. No, może kupię, może kupię, aczkolwiek dużo tych tytułów jest. Horizon jutro też wychodzi. Dobra. Kończymy. Kończymy słuchajcie, 80 odcinek został nagrany standardowo. Wpadajcie, piszcie do nas maile, .gmail .com. bezimienny podcast, działa bezimienny, wchodźcie, wrzucamy tam odcinki, wchodźcie do naszego Facebooka, wpiszcie sobie Facebooka bezimienny podcast, pewnie tam gdzieś jesteśmy i czasami coś tam napiszemy albo Wy nas objeździcie. Co jeszcze polecamy Wam? Oczywiście wchodźcie na projekt Wojtka, czyli saveproject.pl, jest to dosyć ciekawa e, sprawa i też tam mamy odcinki e, radio. Radio będzie już niedługo, ale jeszcze go nie ma, ale już niedługo będzie, to Wam powiem. Jakieś tam współprace, różne reklamowe, coś tam mamy, ale no, na razie to wszystko jest otwarte. E, myślę, że tyle. E, standardowo będziemy słyszeć się za dwa tygodnie, wy usłyszycie nas we wtorek. My nagramy to w poniedziałek. No i tyle. 80. odcinek ze mną dzisiaj nagrał Rafa Radomieski. Nagrałem, dziękuję. Był z nami Wojtek Kocja. Byłem, potwierdzam. Pozdrawiam. Nie było z nami Kali, ale będzie za dwa tygodnie i byłem też ja, czyli Krystian Kędr. My standardowo słyszymy się za dwa tygodnie w marcu. Więc do zobaczenia drodzy słuchacze, miłego grania. Do usłyszenia. Cześć.